Dzień dobry, kłaniamy się nisko na kanale Food Truck. Dzisiaj w wyjątkowym gronie, bo jest z nami reprezentant Polski Tymoteusz Puchacz. Witamy Cię, Tymek, serdecznie. Siemano. I Mateusz Święcicki. Może przyszły reprezentant Właśnie Polski. Chciałem zapytać, czy Ty jesteś w czymś, co można nazwać mianem człowieka, który jest jednym z najlepszych w Polsce? No chyba tak, myślę, że... Nie, ja myślę, że ja reprezentuję biedę, przede wszystkim biedę mentalną tej części polskiego dziennikarstwa. Reprezentant Podkarpacia. Która na piłce się nie zna, ale na piłce potrafi trochę zarabiać. To ja się wtrącę, że mi na TikTokach czasem wyskakują twoje filmiki te... Nie oglądaj, bo to powoduje nie, raka. Fajne są te ciekawostki i nie przewijam tego, mimo że to jest mega, mega długie jak na TikToka, nie? Ale są fajne, ciekawe rzeczy, opowiadasz tak, że... No, tam myślę, że byłbyś w topce tych takich właśnie ciekawostek piłkarskich, nie? No, Tymek mówił nam, że tęskni za oglądaniem meczu z kimś, kto się zna na piłce, ale okazuje się, że dzisiaj tego marzenia nie spełni. To nie to studio, Tymek, nie to studio. Ale oglądasz mecze Mundialu? Nie no, tylko reprezentację Polski? Jak no, to wygląda? No, oglądam, ale to zależy, czy akurat jest... Tak, wiesz, nie, na pewno nie podporządkowuję dnia, nie? Po to, żeby oglądać te wszystkie mecze. No, oczywiście reprezentację to wiadomo, naszą oglądam, każdy mecz oglądałem, ale... Też bardziej z początku, no już teraz na przykład wczoraj nie obejrzałem dwóch meczów, a chciałem, ale no nie miałem tam inne rzeczy do zrobienia, więc mi się nie udało. Ty mam takie pytanie, czy oglądałeś kiedyś w życiu mecz, który cię tak zaorał, że następnego dnia mówisz, Jezus Maria, ja się że piłka czuję, nożna, futbol, że świetnie, tak? O to nie, chodzi? Że właśnie źle? Się zaorał, że źle. O Jezu. Pamiętaj, że Tymek ogląda mecze Lecha Poznań, no zdarzały się takie nie, sezony, kiedy były trudne w odbiorze. Na przykład Lecha Poznań to się... Nie no, był taki na pewno jakiś mecz, tylko teraz weź sobie przypomnij, no. Nie no, często, no, umówmy się, często jest tak, że oglądasz mecz i masz takie, no, że rozrywką byś tego nie nazwał, no, ale masz takie mecze, ja zawsze przypominam sobie mecz, który oglądałem, rewanżowy na Camp Nou, jak było 6-1, no to wtedy, wiesz, czujesz, że futbol to jest w ogóle jakaś abstrakcja, nie? No, ale nie przypominam sobie teraz jakiegoś takiego meczu na szybko, który mnie tak mega znudził. Bo ja muszę powiedzieć naszym widzom, że my wspólnie mamy tutaj Polkoś, Wiśnia i ja kolegę z Chile, który regularnie pojawiał się w Uwaga Piwo i oglądał z nami mecze reprezentacji Polski na Mundialu. I wczoraj regularnie i pojawia się w innych miejscach tak, w Warszawie. Także. Zwłaszcza Teatro Cubano. Tak. I to nie jest teatr wbrew pozorom, a służy do czegoś innego. Już nie winął o tym w jakimś numerze, już nie pamiętam teraz. Tak? O Teatro Cubano? No, Teatro Cubano, coś tam. Stąd znam, nie? I słuchajcie, do puenty zaprosiłem go dzisiaj, mówię, to wpadnij, ja też będę, poglądamy mecz. I on mówi, słuchaj, nie, ja już tego nie przeżyję. Niestety. No napisał mi po Argentynie, że Verguenza, że to jednak nie da się. Najpierw... Mówi, ja już tego nie przeżyję, wolę leżeć i gapić się w sufit, nie, bo to jest zbyt trudne emocjonalnie ale... przeżycie. Mięczak po prostu, miękka fania. No. Chiliczyk, tak? Tak, miękka o Widala ci chodzi, tak? Nie, o takiego kolegę, który tutaj przypadkowo się znalazł w Warszawie i tam, wiesz. Ale słuchajcie, Tymek jest mi jedynym znanym piłkarzem, który spędza wakacje zazwyczaj w Polsce i teraz też masz urlop, a ty jednak zamiast Dubaju, Dominikany, ciepłych krajów wybierasz jednak ziomków i Polskę. Przed chwilą gadaliśmy o tym z Pieczarą właśnie. Pieczara chciałby gdzieś wyjechać. Że no ja mam inny przelot trochę, no ja nie lubię być jakby w jednym miejscu cały czas, poza tym, no, ja lubię właśnie gdzieś sobie pojechać, odwiedzić kogoś, wiesz, przyjaciół, z którymi dawno się nie widziałem, pograć w piłkę lubię, bo jestem zajawkowiczem piłki nożnej gdzieś na Orlikach, czy no, gdziekolwiek, no. Ostatnio w ogóle jak mieliśmy przelot z tym, z moim przyjacielem właśnie, z Olem Toysem, polecieliśmy do Londynu i do Hove, do Modzia i tam był Orlik podzielony kurtynami na trzy części, i my poszliśmy tam od razu, jak wylądowaliśmy, wynajęliśmy jedną część i waliliśmy na pustą bramę, nie? We dwóch, nie? Także my jesteśmy od klejencami Zajawkowiczami. Ty nie? Chyba nawet zagrałeś w jakimś meczu niedawnym z dziennikarzami sportowymi. Teraz chyba nie. Nie, chyba latem był jakiś taki niuansowy mecz, latem, tak? Przynajmniej to przez Lanka, nie? Bo ja z Lankiem właśnie w lato dużo czasu spędzaliśmy. Teraz jest zima, on robi muzykę i nie ma czasu. Ale właśnie latem grałem, no tam gdzie się dało, to grałem, nie? Nawet typowo przed meczem z Walią, to grałem, nie wiem, dwa dni wcześniej jakoś, no nie dwa dni przed zgrupowaniem, jak było to letnie zgrupowanie, no to jeszcze grałem gdzieś w Warszawie na Orliku z jakimiś tam, co nie znałem, z ludźmi, którymi nie znałem, nie? No ale to tak było, że po prostu Lanek cię zaciągnął i... No Lanek mówi, no mam tu gierkę, mówię, no dawaj, mówię, no wiadomo, nie? No i co, oni byli tacy, że tak powiem, podjarani, że sobie mogą zagrać z gościem, który zawodowo gra w piłkę, czy... No chyba tak, nie, ja nie wiem, wiesz... Ale ja woziłeś ich, czy nie? No czasem tak, a czasem nie, nie?
Nie, no, no wiesz, no ja nie patrzę, czy oni mają zajawę, ja mam zajawę z tego, nie? Dla mnie granie na Orliku to jest, ja za tym tęsknię mega, nie? A na przykład najlepsze. Tacy goście z Anglika polują, żeby ci dziureczkę założyć? No jo, ej, teraz graliśmy w Poznaniu z takimi małolatami z takiej szkółki, znaczy szkoły sportowej i graliśmy z małolatami tam od 15 roku do 17 jakoś, nie? Ale takie, niektóre takie kosury naprawdę fajnie grali, nie? I nie, no tak polowali na jakieś dziury czy coś, wiesz, albo wiesz, a jak ja mam piłkę, to już słyszę trzech na plecach, jak sapią, wiesz, żeby zabrać, tak, nie, no zajawa, nie? Mają determinację, ale powiem wam, a propos takiej gry z dziećmi, często z osobami, które nie kumają, bo ciebie rozpoznają, ale powiedzmy sobie, są takie kraje, w których piłkarz nie jest postacią numer jeden, bo są inne sporty. Chodzi mi głównie o Stany Zjednoczone. I wyobraźcie sobie, i to jest taka refleksja Ibrahimowicza, jak trafił do Los Angeles, naprawdę. Pojechał tam między innymi po to, żeby mieć trochę świętego spokoju. Niedużo, ale jednak. Że wyszedł na plażę pierwszego dnia, kiedy przyjechał do LA i nie było jeszcze ogłoszenia transferu i pograł z jakimś dzieciakiem w piłkę, który sobie tam, powiedzmy, kopał razem z kumplem. I oni mówią, ty, dobry ty jesteś. Grasz w piłkę? A mówię, wiesz, kiedyś grałem, byłem młody, później kontuzja. Ibra opisuje to później, że kurde, w Europie to niemożliwe i dlatego można zakochać się w Los Angeles i wielu sportowców tam mieszka, na przykład Alex Del Piero dla świętego spokoju. Andrea Pirlo jak poszedł do New York City, przecież też wreszcie miał trochę świętego spokoju. Pep Guardiola ten czas między pracą w Barcelonie a w Bayernie też spędzał w Nowym Jorku, bo tam jesteś zdecydowanie bardziej anonimowy. Jak nazywa się to miejsce najbardziej charakterystyczne w Nowym Jorku? Times Square? No tak, jest takie, no. Jest coś takiego. Na mapie. Dokładnie, jest jeszcze wcześnie rano, podkreślam, więc mózg funkcjonuje słabo. I Pirlo miał jakąś sesję taką dla, powiedzmy, nie wiem, Kelvina Kleina czy czegoś w tym stylu. Pirlo modelowy jest dobrze, nie? I mówi, że w ciągu tam, wiesz, 2 godzin sesji, bo tam go przebierali, make-up i tak dalej, podeszło do niego, bo liczył dokładnie chyba 5 czy 6 osób z prośbą o autograf czy też selfie, bo ty jesteś Andrea Pirlo i on po tych wielu latach we Włoszech, gdzie wiesz, piłkarzy traktuje się jak półbogów czy jak bogów, to pomyślał sobie, jakie piękne może być życie anonimowego człowieka. Dlatego wielu piłkarzy chce później trafić na koniec kariery, na przykład do MLS, żeby Robert troszeczkę Lewandowski. Tak, mieć więcej spokoju. A ty, Tymek, teraz podpaliłeś delikatnie, czy ty nie podpaliłeś, ale tam widziałem, że na Twitterze ktoś się zagrzał, że wystąpiłeś wrzuciłeś na Instastory zdjęcie w bluzie New York Red Bull z Patryka Klimali i od razu, że jak to piłkarz Unionu z logotypem Red Bulla. I co, kibice Unionu? Nie, Marcin Murzyński chyba. Słuchajcie, no bądźmy teraz tak, no zależy jak to postrzega po prostu funkcjonowanie jakkolwiek w ogóle w środowisku piłkarskim i no kurczę, wiesz, no to jest gluza mojego kumpla, wiesz, z którym, wiesz, grałem w kadrze młodzieżowej i jeśli ktoś uważa, że to jest nienormalna rzecz, że nie wiem, ja zakładam sobie Red Bull, czy zakładam sobie koszulkę Lecha, czy strzelam, no nie wiem, Interu, Mediolan, czy kogokolwiek, no to no jest na mocnej odklejce, nie? No to no naprawdę szukanie kontrowersji to już jest level ekspert chyba, nie? Ale wiesz, że ty jesteś jednym z takich najbardziej generujących emocji polskim piłkarzem? No wiem, no, ja wiem, ale ja nic nie robię do tego, ja tak po prostu, ja ostatnio mówiłem, że do mnie się klei przypo po prostu, nie? Ale nie, gdybyś ty przeprowadził staruszkę przez pasy, to powiedzieliby, nie no, jak tak można zrobić, w ogóle to skalę, w sensie, za szybko o to przeprowadził. Ci, o to ci chodzi, że co by nie zrobił, to źle bardziej. Nie, ale nie tak, że do końca źle, to znaczy masz na pewno taką taki grupę osób i czujesz to, no nie? No, wiadomo, którzy cię, którzy cię wspierają jakby. Hiperbolizować tego, ale no, no coś w tym jest trochę, no bo no nie, no, no słuchaj, no ja inaczej, teraz tak, możesz na to w dwie strony na to spojrzeć, że jestem na przykład na siłce właśnie i wiesz, robię dodatkowy trening, załóżmy, i ktoś może powiedzieć, płaccie ten puchacz, kurczę, trenuje dodatkowo, no a gość patrzy i ma takie, ty no ma bluzę, New York Red Bulls, nie? On ma bluzę, bo ma bluzę. No to o co chodzi? Bardziej jest ważne to, czy ktoś trenuje, czy ma jaką bluzę. A ja ci powiem, o co chodzi. Mi się wydaje, że idealnym przykładem, żeby zrobić taką w ogóle pracę socjologiczną na ten temat, to jest Grzesiek Krychowiak. Jak był w prime takim swoim piłkarskim, fizycznym, no. Był kochany za swoje poczucie humoru, za to, jak wypada przed Wojtek kamerami i tak dalej. Z Wojtkiem można zrobić bardzo podobnie. Papież natomiast Wojtek Szczęsny też może teraz. Tak, zrobić. Tak. Z Wojtkiem była największa chyba jazda. No może Arnkmilik też miał porównywalnych. No, a teraz Wojtek jest super, nie? Jaki ma wszystko. Nie, to jest jak ja teraz słucham, co ty mówisz, że jazda z Wojtkiem Szczęsnym, z Arkiem Milikiem, jak to są piłkarze, człowieku, Juventusu, Turyn, jak ktoś w Polsce może w ogóle, wiesz,
jechać z nimi pod jakimś względem, to wiesz, szanuj ligę trochę, nie? Znaczy wiesz, generalnie jest tak, że te opinie kibiców polegają na emocjach i w emocjach wypisują różne rzeczy. I na jakiejś jednej takiej iskierce, farmazonie, łatce, co się przyklei. Co się przyklei, natomiast Wojtek jest świetnym przykładem gościa, który nie zrezygnował ze swojego lifestyle'u, nie poddał się temu terrorowi, o którym kiedyś rozmawialiśmy, Mateusz, troli, nie? Że jakby, wiesz, ludzie chcą, żebyś się zachowywał tak, jak oni chcą, żebyś się zachowywał. No, tak. I albo się temu poddasz i na przykład się trochę wycofasz, bo wiemy, że jest wiele też takich postaci, które po prostu nie idą na noże, no bo nie chcą właśnie denerwować ludzi, a są tacy, którzy ten swój lifestyle zachowują i Wojtek jest jednym z nich i na koniec wygrywa. Ale powiem ci, wszyscy są krytykowani. Dlatego, że jak czasami wchodzisz na przykład na profil na Instagramie jakiegoś piłkarza i wiesz na przykład, że on coś zawalił, przegrał, mam na myśli zagranicznego, to jest to samo. Mam wrażenie, że tutaj nie chodzi o paszport, a po prostu naturę ludzką. Komentarze wypisywane są praktycznie w takim samym stylu, nawet używane są te same słowa. Przecież to dotyczy również komentatorów sportowych. Tak sobie kiedyś pomyślałem, czy tylko u nas mówi się, ten to kibicuje temu albo tamtemu. I taki najsłynniejszy hiszpański komentator, Pedro Martin, on podaje dalej te tweety, gdzie tam go jadą, że jest za Barceloną i jednocześnie za Realem Madryt, więc natura ludzka jest taka sama. A ja jeszcze wtrącę odnośnie właśnie, bo jak powiedziałeś komentarze, to mi się teraz przypomniało, bo mi wyskoczył taki komentarz, teraz jest ta afera Balenciagowa, nie wiem, czy słyszeliście o tym, o tej kampanii jakiejś Balenciagi, jest afera z tym związana. Ja mam zdjęcie, miesiąc temu wrzuciłem zdjęcie w bluzie Balenciagi, nie? A jaka jest afera? Bo ja jestem no poza tematem. Chodzi o tego piłkarza? Nie, nie, jest oni... Bliżej tylko Bilbao? Oni kontrowersyjną wypuścili jakąś kampanię, gdzie dzieci były jakoś tam niestosownie wystylizowane, coś tam, nie? Coś takiego. I tam jest ogólnie jazda z nimi, nie? A BDS jest twarzą Balenciagi, tak? Przynajmniej był. Ja i BDS, no. Okay. No i wiesz, i mieliśmy te zdjęcie, miałem to zdjęcie. Stary, ja je wstawiłem miesiąc temu przed w ogóle tym, co się wydarzyło i dziś mi ktoś komentuje, że pucha, jak ty możesz wstawić zdjęcie, wiesz, później Balenciagi, że to jest taka afera, rozumiesz? Ludzie, stary, nawet nie myślą trzeźwo, stary, on tylko widzi i nawet nie myśli, no jest, wiesz, to jest jasne, nie myśli, nawet nie przeanalizuje, nie sprawdzi, wiesz, nie sprawdzi sobie, no data jest taka, sprawdzi sobie, no data jest tego taka na przykład, nie? Abstrahując, czy ja bym to zrobił po tej aferze, czy nie, chodzi o sam fakt, że no, to jest tak, jakbym miał przyszłość przewidzieć. No. Ale i tak chyba najbardziej podpalił twój kolega z twojego rocznika, Kamil Grabara wczoraj, który się odniósł do Matthew Ryana. Ty widziałeś to, Mateusz? Nie. Na Twitter. No po tym błędzie Matthew Ryana w meczu z Argentyną, no bo kojarzysz tę bramkę. Znaczy ten dribbling, jeden udany, drugi nie bramkarza. Nie, reprezentacja mecz nie oglądał. A, nie oglądałeś. Gorąco. To ściągaj bluzę, napij się zimnej kolki, bo... I pokażesz nową dziarę. Słuchajcie, to jest dobry moment, żeby poprosić was o łapy w górę, bo coraz więcej osób z nami tutaj jest. Pojawia się dużo pytań do Tymoteusza Puchacza na czacie, więc też oczywiście będziemy je powoli przekazywać. Ale najważniejsza informacja jest taka, że do tego spotkania w gronie Tymoteusz Puchacz, Mateusz Święcicki nie doszłoby, gdyby nie nasz wspaniały partner Coca-Cola, który właśnie nam tutaj umożliwił taką, a nie inną rzecz. Zresztą jesteśmy z nimi przez cały mundial, no i będziemy sobie rozmawiać o różnych sprawach. Kamil Grabara napisał w momencie, kiedy Matthew Ryan popełnił błąd, że to jest, że jakim cudem, to jest chyba polityczne, tak? Czy to musiało być polityczne? To musiało być polityczne, bo odnosił się do wypowiedzi Matthew Ryana, kiedy Matthew Ryan stracił miejsce na rzecz w składzie Grabary przed mundialem i on powiedział, że to musi być decyzja polityczna, nie? I teraz po prostu Grabara wyczekał na jego błąd i podpalił. A Kamil ma luz, bo na tym mundialu prawdopodobnie nie zagra, więc ewentualna złośliwość, karma nie wróci i go nie dogoni, bo czasami tak bywa, że to się później kończy nie najlepiej. Natomiast on ma fajny charakter, ja go lubię, dlatego że a propos terroru z zewnątrz, terroru social mediów użytkowników, często jest tak, że mamy coraz mniej ciekawych postaci. Mnie się może lifestyle jakiegoś piłkarza nie lubić, ale lubię to, że on zabiera zdanie, że ma własne zdanie i że coś się dzieje, no bo umówmy się, że piłkarze też dla świętego spokoju czasami mówią to, co inni chcą usłyszeć. Tutaj się pojawiają takie pytania na czacie, co sądzisz o wczorajszym występie Dawida Jaspera w meczu z Holandią? Nie, no dobra, ja też to mogę... Teraz jest afera, tak? Stary, największa żółć i największe zawsze zło, to jest piętnowane zawsze. Ja nawet nie wiem, kto to jest, stary. Okej, okay. No ale jak ty się biłeś na jego stream, czy jak to było? Nie, no i teraz rozkmijcie nas przelot, nie? I siedzimy sobie, byliśmy w Karpaczu właśnie,
Ja byłem i Pieczara, i Skrzypa, i siedzieliśmy w pokoju. Ja wyszedłem gdzieś, wróciłem i patrzę, i oni włączyli Omegle, nie? Omegle to jest, to jest taki portal, w którym przez kamerkę się spotykasz z losowymi ludźmi, nie? I to się robiło z naszych czasów, tak nie wiem, z 6-7 lat temu to było mega modne. Ja mówię, łetej, dawaj, nie? No i zaczęliśmy tam gadać i różne mieliśmy rozmowy, wiesz. I czasem z ludźmi, wiesz, z którymi właśnie się, nie wiem, pocisnąłeś, a czasem z ludźmi, których zmotywowałeś, ktoś mnie czasem rozpoznał, ktoś, kurczę, coś innego. Była taka sytuacja, w której gadaliśmy z gościem, nie rozpoznał mnie, nie? I gadamy z nim długo, gadamy i on mówi, no, że u mnie jest lipa, że u mnie jest lipa i że chodzę ogólnie, mam zajawkę na siłownię, nie? Że mam zajawkę na siłownię i nie mam na karnet, nie? Ja mówię, weź, wyślij numer, ja ci przeleję i sobie, wiesz, kupisz karnet tam na siłownię, żebyś chodził, nie? Bo ja chcę, żebyś swoją zajawkę pielęgnował i żebyś ten, nie? Wysłał mi ten numer, ja mu przelałem i on nie wierzył, nie? Nie wiedział, co się wydarzyło, więc jakby są i tego, wiesz, i teraz ja to mówię po prostu, żeby zbudować kontrast taki, nie? Bo wiesz, ludzie widzą tylko te złe rzeczy, wiesz, tych dobrych w większości często się nie widzi po prostu, nie? A to ja zawsze jest właśnie skupienie się na tych złych rzeczach, gdzie ja właśnie totalnie nawet nie wiedziałem, co to jest za typ, nie? Ale ty tam, mówi, wiesz, moim zdaniem ty i tak ciśnienie tam wytrzymałeś. No bo ja miałem generalnie luz, stary, my mieliśmy tam luzik, wiesz, my się śmialiśmy, zajaweczka, wiesz, śmiesznie. No bo on, bo jak to stary, wyglądało? Stary, tam on wiedzieć, się zaczął... Co trzecia osoba statystycznie tam jest po to, żeby się wyzywać, wiesz. No to jak my już tam siedzieliśmy z godzinę, stary, no to jak, wiesz, ktoś cię wyzywa przez tą kamerę, to można takie... Ale on cię wyzywa... On cię randomowo wyzywa, czy wyzywa cię dlatego, że chce wyzywać Tymoteusza Puchata? Nie, jak tam wygląda? Większość ludzi randomowo, stary. A, okej, okay. Czyli jak po prostu... Stary, umówmy się, jak ktoś cię rozpozna, to już nie jest taki mocny, wiesz co. Czyli on cię nie rozpoznał? Na pewno nie. Okej. Okay. Na pewno nie. Większość ludzi, która mnie rozpoznała, jest od razu stary, mega miła i tak dalej, a ludzie, którzy cię nie rozpoznają, i to jest właśnie to, nie? Anonimowość buduje w tobie coś takiego, że ty jesteś mocny, nie? A w momencie, aha, kiedy, wiesz, druga osoba, ty ją już kojarzy, to jesteś taki, już widzę, że już zdystansowani są ludzie, nie? Wiesz, o co chodzi? Fajny to, eksperyment społeczny. I czekaj, bo on ci po prostu, bo ja widziałem jakiś tylko fragment latał. No bo to trwało, stary, z minutę dosłownie. A, okej. No. I on ci coś tam cisnął, a ty, i coś tam też mówił o jakichś sprawach piłkarskich, czy nie? Nie, tam były po prostu takie wrzuty już takie. Nie, jakieś tam, wiesz, no i wiesz, i mi machnął mi Pieczara z komputera, że to jest jakiś streamer. Ja mówię, o Boże, mówię. A, okej, okay. już wiedziałeś, ale gdzie jesteś. Ale akcję, że rozmawiałem z jakąś streamerką, i rozmawiałem z nią z 20 minut i dopiero potem się dowiedziałem, nie? Że Pieczara też nie przekminił, że to jest jakaś streamerka, wiesz. No nawet Pieczara nie zna wszystkich streamerów, no, youtuberów i tiktokerów w Polsce, no, więc tak. To nie jest taka łatwa... Młody Peczy. To nie jest taka łatwa sprawa. Mówiliśmy o przyklejaniu się pewnych łatek, do ciebie się też pewna łatka przykleiła i widzę to po czacie, że ta łatka cały czas funkcjonuje, bo wczoraj też widziałem dużo takich pytań o słynne dośrodkowania Tymoteusza Puchacza. I wyobraź sobie, że siedział tutaj wczoraj Krzysztof Marciniak z Kanal Plus na twoim miejscu i miał przygotowaną statystykę. Nie wiem, czy był gotowy na to, że Tymoteusz Puchacz się pojawi, bo mówi, że ludzie zarzucają Tymoteuszowi Puchaczowi słabe wrzutki. Tymczasem średnia skuteczność wrzutek to jest na poziomie 20-25%, czyli co czwarta wchodzi. Czyli myślę, jak, że, nie, czyli myślę, że Cancelo, nie masz niżej. Czyli pewnie jak Cancelo. No, powiem. Ale myślę, że nie masz niżej. No. Nie wiesz, o co mi chodzi. W sensie, stary, im jakby to już... Ja mam czasem wrażenie, że te jakby łatki są przyklejone i tak już będzie, no stary. Wiesz dlaczego? Bo... Stary, potem wrzucę, padnie bramkę i będzie beka, ty no wrzucił na głowę, niemożliwe. W końcu mu się udało, nie? No, na takiej zasadzie. No. Albo masz to wczute, albo nie masz, no. Pamiętaj, że ludzie postrzegają wszystko przez highlights i wyimki, bo nie mają czasu konsumować wszystkiego dokładnie, więc ty jesteś, tak samo zresztą było z Beresiem przed Mistrzostwami Świata, Bereś dla ludzi był człowiekiem, który popełniał błędy na Euro 2020. I przez ten pryzmat był postrzegany. I ty też jesteś postrzegany przez pewne sytuacje, które ludzie pamiętają z meczu. Czy nawet Wojtek Szczęsny, nie? Teraz. No Wojtek to samo i jakby on... Czy Arkadiusz Milik. Tak, no i Wojtek zawsze powtarzał, że on się w ogóle nie dziwi temu, jak jest postrzegany w Polsce. Mówi, słuchaj, ja zawaliłem 3 turnieje, więc co mają ludzie? Przecież ci ludzie nie oglądają meczu. Nie oglądają meczu Wojtka, no to tak, jakby dlaczego mam się na to wkurzać? No właśnie, no. I w ogóle właśnie też inaczej, to jedno, ale dlaczego masz się wkurwiać, wiesz, na taką opinię, no... No ludzi, wiesz, którzy jakby, umówmy się, często jest tak, że reprezentacja ogląda wiele ludzi, którzy na co dzień nie mają nic wspólnego z piłką związane. No to jak jesteś bramkarzem Juventusu Turyn i byś się przejmował, stary, opinią, nie wiem, barmana, który lubi NBA, no to coś by było z tobą nie tak. Słuchajcie, nie? Byliśmy na meczu Polska-Chile na Legii z Michałem Pazdanem i byliśmy wśród kibiców...
takich najzwyklejszych, którzy przyjechali z różnych miejsc Polski i dla Michała Pazdana to było pierwsze takie doświadczenie w zasadzie od wielu, wielu lat, że po prostu znalazł się na trybunie wśród kibiców i patrzył na ten mecz i w pewnym momencie mówi do mnie, wiesz co, słuchaj, ja to się nie dziwię tym kibicom, że oni są tacy wkurzeni, że na przykład Lewy nie gra. Przecież oni musieli wyjechać o 6 czy o 7 rano, wydać 300 zł na benzynę, wydać kolejne 3 razy 150 albo 3 razy 200 na bilety, jeszcze sobie ogarnąć nocleg w Warszawie i wracać na drugi dzień. Przecież oni wydali pół wypłaty na to, żeby przyjechać do Warszawy, żeby zobaczyć mecz reprezentacji Polski, więc mają prawo być rozczarowani, że na przykład Robert Lewandowski, jeden z najlepszych piłkarzy świata, nie pojawia się na murawie. I on dopiero to zrozumiał, siedząc wśród tych kibiców, więc czasem fajnie dotknąć tej perspektywy. No tak, nie? Ale to jest innego rodzaju rozczarowanie i też bardziej racjonalne, aniżeli taki, wiesz, hejt dla hejtu, bo oglądasz tylko mecze reprezentacji Polski, a nie oceniasz danego zawodnika przez Ale wiecie co, ja też uważam, że odnośnie tego hejtu czy nie hejtu, właśnie teraz miałem okazję oglądać, oglądałem sobie mecze w towarzystwie niepiłkarskim i też ci ludzie, którzy oceniają i komentują, oni też totalnie nie mają wczuty w to, stary. On sobie rzuci Krychowiak albo tamto, wiesz. No ale właśnie, jakie opinie cię najbardziej szokowały? Wiesz jakie? No. Zaczęli mecz, teraz Polska-Argentyna, zaczął się mecz, nie? I był taki schemacik, że ktoś dał dłuższą piłkę w boczny prawy sektor, nie? No i siedzi tam mój kolega i mówi, laga na Krychowiaka, zobacz. Rozumiesz, gdzie Krycha chyba rzucał w ogóle tą piłkę, no to... A to jest najśmieszniejsze, no, że... Rozumiesz, ja mówię, ale ja wam powiem, że ja ten folklor lubię, dlatego że kiedyś powiedział mi jeden kibic, panie, jak ja sobie zapłacę za bilet, to ja mam prawo się wydzierać na tego piłkarza. Owszem, jeżeli ktoś jest takim fanatykiem, ktoś chodzi regularnie na drużynę X, to powinien ją wspierać i takiego kibica rozumiemy. Natomiast mnie się też nie podoba takie... oczekiwanie, żeby na każdym meczu był komplet i kiedy widziałem statystykę, ilu ludzi wykupiło bilet na mecz Lech Villarreal, to sobie myślę, wow, ponad 30 koła w środku tygodnia, godzina 21, kiedy często ludzie przyjeżdżają z Wielkopolski, z innych miejscowości i na przykład nie ma zbiorkomu, żeby wrócić o tej godzinie 23:30, więc wydaje mi się, że jak ktoś sobie kupi bilet, to sobie może pokrzyczeć i też często oglądam mecze z ludźmi, którzy nie interesują się piłką na co dzień i może mnie to bawić, ale ja się cieszę, że oni właśnie włączyli ten mecz, mogąc włączyć Netflixa, pójść pobiegać i tak dalej. Piłka już nie jest taką świętością, jest tyle meczów do obejrzenia, jest tyle w ogóle atrakcji, że jak ktoś poświęca nam na przykład teraz, tak. Ile osób nas ogląda? No już jest, słuchajcie, już jest ponad 1200 osób. Przecież te 1200 na żywo, osób Tymek także, słuchajcie, robić, ale na jak przykład co... mogłaby leżeć i gapić się w sufit. Ale mam teraz do was prośbę, dlatego ja że... Jeszcze na chwilę, bo właśnie odnośnie tego wydzierania się kibiców, to ja ci powiem trochę z innej perspektywy, bo właśnie to oczywiście to jest normalne i naturalne, bo to są emocje, o to chodzi w piłce nożnej, ale czasem, stary, są takie śmieszne sytuacje abstrakcyjne na zasadzie, że teraz tak, wyobraź sobie, że na przykład ja miałem taką sytuację, nie, że siedziałem gdzieś i to chyba właśnie było odnośnie skóry, nie, gdzie skóra teraz zajebisty ma okres i tak dalej. Ja siedziałem, przyjechałem sobie z Berlina na mecz do Poznania, nie pamiętam, było początki moje w Unionie. Siedziałem stary, nie? I siedziałem, wiesz, tam no, ekipa ziomali, nie? Nasza, dużo nas było, nie? I za nami cały czas jakiś stary dziad na tego skórę. No co nie zrobi, czy dobrze, czy niedobrze na tego skórę, nie? I wiesz, ja już mam takie, jeszcze raz coś powiem, jak się odwrócę, nie? To go wypunktuję naprawdę, nie? Ale coś tam już tam potem się uspokoi trochę, ale naprawdę, wiesz, czasem jest tak, że ludzie mogą też nie rozkminiać, że na przykład, i wyobraź sobie teraz, gdyby jego mama siedziała albo tata, nie? Mój tata miał czasem takie sytuacje, gdzie mój tata się grzeje tak szybko jak ja, że właśnie ktoś coś źle mówi czasem, to nie jest, wiesz, takie, to czasem jest takie, wiesz, że inaczej jak coś faktycznie ktoś coś robi źle, no tak, czy coś, tak. A inaczej jest takie jechanie tylko dla jechania. Ale pamiętasz takiego piłkarza potężnie. Na pewno, Petera Croucha, który wyglądał dość specyficznie i od dziecka budził politowanie, trolling na trybunach, czasami frustrację, bo mu coś nie wychodziło. I on od dziecka, nie wiem, 10-9 roku życia był niesamowicie jechany. Jechany przez swoich, jechany przez kibiców rywala. Ale powiedz Peter Kraus właśnie... na pytanie, co by robił, gdyby nie był piłkarzem, bo to powiedział, że byłby prawiczkiem. Byłby prawiczkiem. Ale Tymek, czy na przykład... Ale to jest postać cudowna, ale do puenty. I on mówi, że kiedyś zagrał jakiś bardzo słaby mecz i tam wszyscy go jechali, i jedni, i drudzy. On mówi, najgorsza sytuacja, bo ja jestem najbardziej poszkodowany. I schodzi i mówi, że patrzy na trybunę w miejsce, gdzie zawsze siedział ojciec, a tam ojciec się napierdala z jakimś kibicem. Który go krytykował. Więc to jest tak, że trzeba mieć mocną psychikę. Ja wam powiem, ja byłem kiedyś w szoku, bo widziałem, akurat Ancelotti wracając do Włoch powiedział, że jest
zszokowany poziomem wulgarności na trybunach i wyzywaniem i trenerów, i piłkarzy. Mówi, kurde, po tylu latach wracam do Włoch, a to takie chamstwo. Widziałem taki filmik, on ma z 500 000 wyświetleń, jak we Florencji kibice wrzeszczą na Antonio Conte, a we Florencji są jednymi z najbardziej chamskich. Na przykład kiedyś obrażali całą rodzinę Gasperiniego, a Gasperini powiedział, ci idioci nie wiedzą, że mój dziadek, moja babcia walczyła o wolność w tym kraju, żeby ten debil mógł mnie teraz wyzywać. I słuchajcie, tam był filmik, gdzie przez 5 minut obrażano Antonio Conte, który się nawet nie odwrócił. Obrażano go od frajerów, od gości, od tam perukarzy na głowie i tak dalej, od oszustów. I po prostu dwóch starszych panów przez 5 minut permanentnie wyzywało kogoś. Ja bym odpuścił po minucie, bo już nie miałbym energii i pomyślałem sobie, kurde, jaką on musi mieć psychikę, bo na 100% to słyszy, bo oni siedzą tuż za nim, więc lekko nie jest. Ale to tak to wygląda na całym świecie. A Tymek, a czy widzisz różnicę pomiędzy kibicem w Turcji, w Niemczech i w Polsce? No pewnie, że tak. To jest, ja bym to fajnie zestawił w rankingu, nie, odnośnie fanatyzmu chyba, nie, takiego też jak to powiedzieć, kurczę, ekspresji, okay. Emocji, mm-hmm. Wiesz. No, że tureccy fani to jest absolutna czołówa, bo to są... Oni tylko to... jak wygrywasz, oni cię kochają, oni, tak, a jak przegrywasz, cię nienawidzą, nie? Właśnie odnośnie tego na pewno tak jest. Ja akurat trafiłem fajny moment, że my wszystko praktycznie wygrywaliśmy i wiesz, i było tylko miłość, ale na pewno, wiesz, to będzie, myślę, że to będzie stary Turcja, Polska na drugim miejscu i Niemcy na trzecim, ale kurczę, trochę bym wziął pod wyjątek Union i to, jaka jest atmosfera i to, jak kibice jeżdżą, wiesz, to jakie tam jest, bo to tam jest też niezła pasja, to bym wziął pod wyjątek, ale jak byłem na jakiejś tam, jak zdarzało mi się zwiedzić jakąś ławkę rezerwowych wyjazdową, a rzadko mi się to zdarzało, to ci kibice tak wcale nie byli aż tacy, wiesz, to nie jest taka atmosfera. To nawet mówił nam... To bardziej jest jak właśnie siedzenie w takim, wiesz, w kinie, czy wiesz. A w Turcji dalej przed meczami z tym kraju? Jest to w Pucharze był hymn na pewno, a przed ligą nie było, nie? Kuba Kamiński nam mówi, że no w Wolfsburgu tak naprawdę nie odczuwa żadnej presji ze strony trybun, prawda? No, że też mówię, że tam jest w ogóle jest przepaść. No. Dokładnie, że w Lechu jest większa presja niż w Wolfsburgu, który jest no, jednym z czołowych, powiedzmy, na przestrzeni ale lat klubu. Ale chłopaki w Niemczech ostatnio Bundesliga. Właśnie w Unionie koledzy moi mówili, że najlepiej to właśnie w Wolfsburgu sobie tam jest luz, czyli... wiesz, dobre miasto, pieniądze dobre są, pieniądze. A nie ma żadnych tej ciśnienia i tak dalej, że oni by to by chcieli w Wolfsburgu. Słuchajcie, 1500 osób z nami prawie jest i to jest teraz moment, w którym znów prosimy o łapy w górę, bo czasem narzekacie na to, że to robimy, a my to robimy po to właśnie, żeby ten filmik się lepiej pozycjonował. Algorytmów nie oszukamy. Mamy informację od ludzi z YouTube'a, że tak robić trzeba, bo żeby się pojawiało w proponowanych, żeby przychodziły powiadomienia, to właśnie ten algorytm się musi zgadzać. Także duża liczba łapek w górę, jak najwięcej komentarzy, to wszystko działa na naszą korzyść. My sobie tego nie wymyślamy, nie robimy to, nie czujemy się z tym super, że o to prosimy, ale tak po prostu to działa. Przypominasz, nie podoba się. Dokładnie, przypominamy, że tak to funkcjonuje. Także prośba teraz o łapy w górę, bo będziemy z wami pewnie w tym składzie gdzieś do około godziny 14, a później od 15, także będziemy sobie już bezpośrednio przed meczem Polska-Francja rozmawiać z Marcinem Rosłoniem i Maćkiem Makuszewskim, który też na tej sofie tutaj sobie usiądzie, a jesteśmy w ogóle w knajpie, uwaga, Piwo na ulicy Żelaznej 51/53. I możemy powiedzieć jak Glikson przed meczem ze Szwajcarią, że nawet nie ma kiedy się... Dokładnie, nie ma czasu zrobić dwójki, nie? Glikson tak przed Szwajcarią na Euro mówił, że nie... Że tego kurde. A, bo to nie byłeś na tym turnieju wtedy, ale Wisiek kręcił tego vloga. Ale nagrała się ta scena. Tak. Glikson właśnie patrzył na plan dnia i mówił, że kurde, nie ma czasu się wysrać. A widzieliście tego vloga ostatniego i... Zaproszę tylko, że jeśli macie ochotę, to uwaga, Piwo, przyjść jeszcze dziś, strzelić sobie, nie wiem, fotę z Tymkiem, albo, ze Świętym, albo powiedzieć mu albo w twarz, się poszarpać, no albo się poszarpać, powiedzieć mu w twarz, bo tutaj, czekaj, widziałem taki komentarz, chciałem go przytoczyć. Tymek, ty się dziwisz, że ludzie się przyczepiają do ciebie czy coś, jak częściej cię widać na trybunach, a nie na boisku. Ja się nie dziwię nawet, no. Mogą się przyczepiać, ja mam z tym luz, nie? Wiesz, o co chodzi. Ja się nie dziwię, ja tylko mówię o tendencjach i tak dalej, nie? Ale Przemek, zapraszamy ciebie. Zapraszamy, porozmawiamy. Panowie, ale widzieliście, bo to naprawdę było świetne, fragment ostatniego vloga, kiedy Robert Lewandowski przychodzi do lekarza kadry i pyta się, komu te tabletki, a lekarz odpowiada dziennikarzowi. Ale słuchajcie... Brzmi jak początek dowcipu, przychodzi lewy do lekarza, wiesz. Ale wiesz, że moim zdaniem to nie był żart?
To znaczy, doktor Jacek Jaroszewski czasem faktycznie pomaga dziennikarzom w różnych tematach. To znaczy, jeśli kogoś boli głowa albo ktoś ma jakieś problemy i jest właśnie na meczu wyjazdowym kadry, to zwraca się z prośbą do lekarza reprezentacji Polski. Lekarz reprezentacji Polski bardzo często pomaga dziennikarzom. I moim zdaniem tu nieświadomie wyszedł pocisk, bo Doki po prostu daje sobie rękę uciąć, że Doki po prostu nie, on po prośbie... Nie, on był jakiegoś piłkarza, wiesz? Że po prostu, ale wiesz, bo naprawdę... był jakiegoś piłkarza, później pytanie jest lewego, no dobra, no powiedz prawdę, komu dawałeś te tabletki, tam chwila ciszy i jest nie, ja widziałem dziennikarza. Ja widziałem tę scenę, wczoraj sobie obejrzałem vloga i miałem poczucie, ale znając Dokiego, bo go znam długo, niektórym... że to nie był żart, tylko po prostu tak wyszło. Ale, niektórym ale nas, było zabawne. Niektórym z nas by się przydało, nie? Maś na ból dupy, tak? Nie, inne leki na uspokojenie. No, na przykład wielu z nas powinno zostać zaszczepionych na wściekliznę, nie? No. Słuchajcie, bo tutaj na czacie jest takie pytanie do Tymka, bo w sumie o tym jeszcze nie rozmawialiśmy, a ludzi to mocno grzeje w ostatnich dniach. Co ty sądzisz na temat tej wielkiej dyskusji, wyniki kontra styl w kontekście reprezentacji Polski? No bo to jest coś, od czego nie uciekniemy, bo z jednej strony świętowaliśmy awans do 1/8 finału Mistrzostw Świata, bo to jest sukces historyczny, ale z drugiej strony rozmawiamy o tym, co się działo na boisku, a na boisku działo się nie za pięknie. Wiesz, to mi się wydaje generalnie, że to jest tak, że często mamy taki kazus, że szukamy na siłę często jakby dziury w całym, wiesz, no finalnie ktoś, nie pamiętam, już ktoś też to powiedział, że po ilu latach my jesteśmy w... 36. Po 36. Kanada awansowała z grupy? No nie, a grali fajnie? Dokładnie. No to super, no ale kto to będzie pamiętał za 2 lata, wiesz. Jakby no skupmy się na tym, że dzisiaj mamy szansę wyjść sobie na jedną z najlepszych reprezentacji na świecie. A ja właśnie uważam, że musimy rozmawiać o tym też jak gramy, bo to jest normalne. No jo, no dobra, wiesz. No. Okay. Wiesz, no kurde, jak się kończy mecz i nie wiem, robimy wiadomo, sobie że studio. Powinniśmy o tym rozmawiać, nie? Tylko inaczej jest rozmowa merytoryczna i tak dalej, inaczej jest, no nie, to, a tamto, a ten i tak dalej, wiesz. Wiadomo, że no wszystkie mecze nie będą idealne i czasem może styl może się nie podobać, ale na turnieju, no jednak moim zdaniem, no tak naprawdę wynik jest najważniejszy. Wiadomo, żeby się chciało zawsze fajnie grać, ale ja czasem wiem sam po sobie, jak gram mecze różne, to stary... Są takie mecze, że fajnie się to ogląda dla kibica, a dla zawodnika to wcale nie jest takie fajne, stary, bo to jest zero organizacji, stary, wiesz, piłka, kontra, straty, jest dużo tego. Ale mecz, to fazy, tu, kurczę, super, a my potem 2 godziny na odprawie, wiesz, suszenie głowy, bo to wiesz, no, to musi być, gra musi być zorganizowana i tak dalej, to nie jest tak, nie, więc jakby, no... No to można rozebrać na mega dużo czynników. Ale wiesz, tak z perspektywy piłkarza, kiedy grasz z Arabią Saudyjską i widzisz, w jakich klubach oni grają, bo wszyscy są z Ligi Saudyjskiej właśnie i wiesz, że oni z tobą jadą, a ty masz jednak ekipę złożoną z piłkarzy, którzy grają w Barcelonie, w Napoli, w innych czołowych klubach włoski. Jest takie poczucie, kurczę, że może wyglądamy trochę na zbyt dużych golasów, a przecież też mamy umiejętności. Okej, no ale ja nie wiem, czy to jest prawda, bo też przeczytałem to gdzieś, ale podobno oni mieli w ogóle... Że właśnie ci zawodnicy z Arabii grają wszyscy prawie w jednym klubie, tak? Ta podstawowa nazwa. Al Hilal większość, ale nie wszyscy. Okej. I że mieli jakiś mega długi obóz przygotowawczy przed mundialem, nie? Mieli. Mhm. 8 meczów sparingowych, nie? A my z buta wszyscy przyjechali i na ten. Ale wiesz co? Ale też umówmy się, jakby ci piłkarze indywidualną jakość z Arabii no, mają niezłą, mega tak? dobrą. Tak. To nawet sam Piotr Kozieliński powiedział, że był po. Ja myślałem, że oni wygrają z Meksykiem, ta Arabia, nie? Ale też wiesz tak co, ja... Tak patrząc na, no w zasadzie wszystkie mecze mundialu, albo większość, no nie oglądaliśmy tylko tych meczów, które były równolegle i patrzyliśmy sobie jednym okiem tu, jednym okiem tam, natomiast pozostałe wszystkie oglądaliśmy. I miałem takie poczucie, patrząc na pojedyncze zachowania piłkarzy wszystkich drużyn, że my ten poziom stresu mamy najwyższy, że my jesteśmy najbardziej elektryczni i tutaj upatruję takiego głównego problemu na dziś tej drużyny. Jakby z czego to wynika i kto ma z ciebie tę presję zdjąć? Czy ty poprzez swoją indywidualną pracę nad mentalem, czy to może trener, który powinien jakby gdzieś te bojaźń ściągać w dół? Nie wiem, mi się zastanawiam wydaje, że to jest indywidualna kwestia bardzo, nie? Że jakby, że sam musisz z tym sobie poradzić, no bo tak naprawdę finalnie i trenerzy często powtarzają, że wiesz, wszystko fajnie nakreślone, przetrenowane, analizy i tak dalej, ale finalnie, wiesz, wychodzi 11 zawodników na boisko z drużyny i oni decydują
o tym, co się dzieje. Oni widzą z boiska, czują i tak dalej. I z tą presją, jakkolwiek to brzmi, no trzeba sobie radzić samemu, bo często, no, tak jak ty mówisz, że czasem, nawet czasem widać, że jest trochę, bo widzisz czasem na zasadzie, że ktoś robi... Coś, co normalnie zrobiłby lepiej. W taki sposób, co mógłby spokojnie zrobić lepiej, bo znasz jego umiejętności. Dokładnie. To sam Piotr Zieliński powiedział po meczu z Argentyną, nie może mi piłka odskoczyć raz, drugi, trzeci tak, jak odskoczyła, bo w klubie tego nie robię. Prawda? No właśnie, co ty uważasz o tym? Ja uważam, że Czesław Michniewicz nie myślał, że to będzie wyglądać, podkreślam, wyglądać tak, jak wygląda. Że jednak on chciałby grać w taki sposób, żeby ta obrona była, powiedziałbym, elegancka, taka juventusowa w najlepszym tego słowa znaczeniu i nawet on nie spodziewał się, że będziemy grać aż tak. To znaczy, że ten jego styl, który on zaimplementował, to jak piłkarze sobie radzą, przecież on nawet mówił na odprawach, jeżeli poczujecie, że możecie atakować, że jest taki moment, kiedy rywal ma problemy, to róbcie to, atakujcie. Ale właśnie, wiesz co, to jest ciekawe, Joel Valencia wczoraj tutaj siedział z nami, oglądał mecz i mówi, jedna rzecz to jest to, co ci trener powie na odprawie, próbuj, baw się, bądź odważny i tak dalej. Ale druga rzecz to jest taka, jak on zareaguje na to, jak ty będziesz odważny, będziesz się bawić i stracisz piłkę. Czy powie, super, próbuj dalej, czy powie, bo jeszcze następny raz mi stracisz, to po prostu... Też, ale mi bardziej chodziło o to, że często jest tak, wiesz, że masz na zasadzie, wiesz, to, że trener mówi, no próbuj atakować, wiesz, rób to, rób tamto, to czasem po prostu właśnie, wiesz, wychodzi na ciebie Argentyna, jedzie z tobą, bo to są, wiesz, no to jest Argentyna, no jedna z najlepszych prezentacji, załóżmy, jedzie z tobą, i stary, ty nie masz, wiesz, bronisz się często, cię ciągle, jesteś niskim pressingu i nie masz czasem siły, żeby wychodzić po prostu do ataków. Więc jakby to nie jest takie tak samo, też fajny, tam było też to jest dosyć takie głośne, że no Paulo Sousa powiedział piłkarzom przed meczem ze Słowacją, żeby kryli Skriniara. No i dobra, no i teraz tak. Wszystko fajnie, nie? Ale możemy wziąć tutaj sobie, możemy zrobić taki challenge, nie? Ja się odezwę do Marka Hamsika albo do Lubo Satki, weźmiemy Skriniara i weźmiemy x piłkarzy, x ludzi właśnie, którzy mówią, że no przecież mieli powiedziane, ustawimy piłkę w narożniku i będą, ktoś będzie bił, będzie zawieszał w powietrzu piłkę i będzie ktoś miał przykryć Skriniara. A Skriniar zawsze ma przewagę, jak atakuje. I niech kryją tego Skriniara, no to tak nie jest. Tak samo to jakbyś powiedział, no wiesz co, idziesz dzisiaj się bić z Mike'em Tysonem, chroń szczękę. No dobra, to pochronione, nie? No słuchaj, Milan... To ten kazus, nie? No, Robert Lewandowski rywalizował z Milanem Skriniarem na Euro, a później przyszło mu rywalizować w Lidze Mistrzów i jednak okazało się, że można lekcję odrobić, a tę rywalizację przegrać, bo ewidentnie tutaj w tym meczu Barcelona-Inter lewy tę rywalizację przegrał. No tak, ale co jeszcze chciałbym dodać, że czasem właśnie piłka nożna jest czasem, to jest taki sport, że czasem gol jest po prostu nieunikniony, nawet jak wszystko praktycznie dobrze zrobisz, nie? Zwróć uwagę, czasem jest dośrodkowanie, kiedy jest dośrodkowanie, powiedzmy, okej, okay, możesz mówić, że mogliby rzutkę zablokować, ale no to jest dośrodkowanie i stary, obrońca kryje gościa od bramki go kryje normalnie, no ale piłka leci stamtąd. Czyli jeszcze ma wyższego, skoczniejszego. No, załóżmy, nie zawsze go, no, nie możesz stać przed nim, no bo musisz kogoś kryć od bramki, nie? No i ta piłka mu się prześliźnie po głowie wpadnie do bramki. No, jest taka sytuacja, wiesz, która wiecie, o co mi chodzi, nie? Mnie jako żywo przypomina to, co mówisz, czyli mecz rewanżowy Juventus-Atletico, kiedy Ronaldo zdobywa 3 bramki i pierwszy gol, kiedy on rywalizuje o piłkę z Godinem. Jak powiedział mi kiedyś Filipe Luis, jakby wręczać złotą piłkę tylko za grę głową, to Godin wygrywa co roku. I on nie jest w stanie z tym Ronaldo pojedynku wygrać, bo Ronaldo ma przewagę, bo się rozpędza, bo tak, no dokładnie, wychodzi w powietrze. Ale tam myślę, że problem był inny. To znaczy, jak my wyglądaliśmy liczebnie i gdzie my byliśmy w polu karnym. Ale nie analizujmy tego, bo nie ma sensu. To było w 2021 roku, 18 miesięcy temu. Nikt tego już nie pamięta. A propos Michniewicza, dwie sprawy. Pierwsza, postawiono przed nim jakieś konkretne cele. Awans na mundial, utrzymanie się w dywizji Ligi Narodów, awans do 1/8 finału mistrzostw, tak myślę. Walczy on o swój kontrakt, walczy o swoją przyszłość, walczy o swoją premię i nie pozwala, żeby świat zewnętrzny, czyli to, co mówią dziennikarze, to, co mówią kibice, przejął nad nim władzę. Jest bardzo suwerenny. Z drugiej strony zastanawiam się, czy nasze wymagania wobec Czesława Michniewicza już z gruntu nie są bezsensowne, bo może on inaczej nie potrafi. A ja uważam inaczej. To znaczy, że miał za mało czasu. Tak, że on jeszcze nie miał cyklu eliminacyjnego. Jakby daj mu cykl eliminacyjny i zobacz, co on potrafi, jak będzie grał. To na ten moment inaczej nie potrafi. No, na ten moment znalazł taką koncepcję doraźną
bo wie, że musi zdobyć punkty i wie, że musi z tej grupy wyjść. I co więcej, mówiliśmy sobie o tej scenie po meczu ze Szwecją, kiedy spotkaliśmy się z Robertem Lewandowskim, Grześkiem Krychowiakiem i Wojtkiem Szczęsnym. Oni byli tak najarani na wyjście z grupy, że powiedzieli, żeby sobie dali rękę uciąć, żeby tylko wyjść z tej grupy, żeby im wszyscy dali święty spokój, żeby nie... za przeproszeniem, że to jest to pokolenie, które nawet na Mistrzostwach Świata nie potrafiło wyjść z grupy, że oni nie chcą być tym pokoleniem. Więc oni, przysięgam, sprzedali wszystkie swoje ideały i dzięki temu, że Czesław Michniewicz też ma takie podejście, mogli to zrobić razem i okej. Łukasz, ale z drugiej strony, czy tak, Wojtek Szczęsny musiał sprzedawać swoje ideały? Nie, dzięki temu stylowi gry został bohaterem narodowym. Tak, plus jakby pracuje z Maxem Allegrim, pamiętaj. Druga rzecz, jemu ten styl pasuje. Czy Kamilowi Glikowi pasuje z taki styl gry? Myślę, jak że najbardziej ze wszystkich. Bartek Beryszyński urósł do postaci numer 2 dzięki defensywnemu stylowi gry, temu, że świetnie sobie radzi w fazie defensywnej. Czy Grzegorz Krychowiak musiał... Cierpią zawodnicy ofensywy. Lewy i Zielu musieli pewnie przehandlować swoje ale zwłaszcza idea. Lewy, który przecież tyle się nagadał o stylu. Przecież krytykował styl reprezentacji Michniewicza, tej młodzieżowej. Przecież mówił o tym, że musimy grać inaczej, za Brzęczka. Z drugiej strony za nawałki gola na Mundialu nie strzelił, więc lepiej grać defensywnie i zdobyć bramkę. Ja powiem tak, że druga połowa meczu z Argentyną to było coś najgorszego, co widziałem w erze post-nawałki na boisku i mógłbym to skompilować, byśmy stworzyli taki najgorszy mecz naszej kadry, czyli połowa Holandia-Polska za Jerzego Brzęczka i połowa meczu Argentyna-Polska, ale awansowaliśmy po 36 latach. Nie zapominajmy jeszcze o jednym kontekście historycznym. Ja uważam, że Michniewicz nie bez kozery jeździł do selekcjonerów. To nie było tylko takie odbębnienie na zasadzie fajne, PR-owe, dajcie mi spokój, ale też pogadanie z ludźmi, którzy albo awansowali, albo nie awansowali. I wydaje mi się, że to również miało duże znaczenie. Wy mówicie o tym, że Czesław Michniewicz reaguje doraźnie. No i rzeczywiście tak jest. Jednak kadra Adama Nawałki miała ten komfort i selekcjoner miał ten komfort, że mógł sobie rozegrać 10 meczów tak naprawdę o nic. Jeszcze wtedy nie było, pamiętaj, Ligi Narodów, były mecze towarzyskie i te mecze towarzyskie były rozgrywane. A słuchajcie. I dwa cykle eliminacyjne. No patrzcie, czy ta Liga Narodów trochę nam nie zabiera możliwości zagrania na luzie, bo cholera, zawsze musisz walczyć tak o punkty. No zabiera. Znaczy, jeszcze grasz w dywizji A, gdzie masz dla nas zabiera. No ja wam powiem, że granie na luzie, że mecz towarzyski w sensie. Znaczy inaczej, dla selekcjonera, że nie masz takiej odpowiedzialności, bo tutaj ci ludzie terroryzują, żebyś tylko nie spadł do tej drugiej dywizji, wiesz, i za każdym razem masz tę presję wyniku. No tak, ale mi się wydaje, że akurat trener Michniewicz w tej Lidze Narodów to właśnie się też nie podał temu terrorowi. Tak. Tak, trochę się poddał w meczu z Belgią na wyjeździe, okay, kiedy chciał grać ofensywnie. I nie wyszło. No nie, bo ja z Belgią wyszedłem w pierwszym składzie, a ja jestem przecież kazus, że jestem tylko ofensywny, mógł tam dać przecież Beresia i by było, wiesz, a ja chodzi mi o to, że nie było takiego czegoś, że trener już typowo dawał jedną jedenastkę, przygotowywał to do mundialu, tylko on sobie zmieniał ten skład, bo cały czas inaczej. Każdy mecz inny skład. Szukał, no wiesz o co chodzi, więc jakby trochę to było, trochę to nie było takie jakby, że było taka mega napinka, tylko jednak było też to szukanie, mimo wyniku, mimo presji wyniku, było dużo szukania i dużo szans dla różnych piłkarzy. Więc... Tak, a Tymek, kiedy ty sobie zdałeś sprawę, że szansa na wyjazd na mundial ci ucieka? Kiedy straciłeś nadzieję na to, że pojedziesz na ten turniej? W dzień powołań. Tak. Bo pamiętam, bo my pisaliśmy dzień przed powołaniami i tam widziałem jeszcze, że byłeś trochę nakręcony i czekałeś. Ja przez te pół roku mega, wiesz co, fajna to była motywacja dla mnie przez te pół roku, bo też właśnie no, mając problemy w klubie, i cały czas trenować z taką intensywnością i z taką częstotliwością, z jaką ja trenowałem, to ciężko, myślę, to zrobić bez takiej motywacji, jaką miałem w postaci mundialu i fajne to było. Teraz po czasie, wiesz, dla mnie było to, mimo że właśnie, wiesz, nie grałem dużo i tak dalej, nie pojechałem na mundial, to ja nie uważam, to jest pół roku jako stracone i to nie jest taka pusta gadka, tylko bez kitu, naprawdę dużo trenowałem, plus też pierwszy raz zagrałem na stadionie Unionu, strzeliłem bramkę, to też był dla mnie specjalny dzień i specjalne uczucia, także... No ale tutaj właśnie jest bardzo dużo wierzyłem, pytań, wiesz, na czacie. Liczyłem mecze, ile w którym mogę jeszcze zagrać. Mhm. Zagram jeszcze dwa, tu może strzelę, wiesz o co chodzi. Było mega, wiesz, dla mnie mundial to był naprawdę rzecz. Bo ja myślę, że takim momentem było też zamknięcie okna transferowego, kiedy ty zostałeś, wiedziałeś, że zostajesz w Unionie i wiedziałeś, że ta perspektywa grania może być marna i że to ci utrudni mocno. Ja w swojej głowie jestem mega mocny, jakby ja się postrzegam jako mega kozaka, więc nawet jak, wiesz, ludzie mówią, a perspektywa grania słowa, to dla mnie ona jest... Nie przemawia tu do ciebie, mówisz, dobra, ja wiem, będę pracował dalej, dostanę szansę. No, dokładnie, nie mam czegoś takiego, że mam, no może nie być tak, wiesz, może no, nie być. No właśnie, to słuchaj, bo bardzo dużo pytań jest na czacie o to i ten wątek się pojawił, więc idziemy
tutaj naszym widzom naprzeciw i to pytanie zadajemy. Właśnie jak wygląda ta sytuacja w Unionie, bo ktoś pyta, czy ty w ogóle masz jakiś kontakt z trenerem, czy ty w ogóle wiesz, dlaczego jesteś aż tak daleko i że tej rywalizacji za cholerę nie potrafisz wygrać. Jak to wygląda na dzisiaj? Czy jest coś, co możesz powiedzieć, bo nie wiem, w jakiej jesteś też sytuacji, jeśli chodzi o... Znaczy powiedzieć, no ja już się wypowiadałem o tym, zanim jeszcze poszedłem do Turcji, więc tak naprawdę nie będę powtarzał. Czyli nic się nie zmieniło? No nie, jakby... No ciężko powiedzieć jakby dlaczego tak jest, no skoro tak jest, to trener musi uważać, że jestem za słaby, ja uważam, że jestem odpowiednio dobry, no i w tym momencie jest konflikt jakby dwóch osób, nie? Z tym, że mówię, no mam lekki żal na zasadzie, że ja chciałem odejść, wiesz, bo tak jak można powiedzieć, no nie grałeś, ale no przecież możesz nie grać, wiesz, mogę tak zrobić, że wiesz, jako trener mogę cię postawić na ławce, mogę cię na trybuny, masz kontrakt, to jest normalne, nie? Ale w momencie, kiedy wiesz, przed sezonem ja jednak chcę odejść i tak dalej, no to trochę konflikt, wiesz, się jakby pojawia, no bo jednak jest piłkarz, który nie chce zostać w tej drużynie, chce odejść, bo ma mundial, jest to ważne dla niego, no a gdzieś tam, wiesz, zostaje i nie dostaje tyle szans, ile on oczekiwał, to jest inna sytuacja, w której ktoś przed sezonem sobie, wiesz, trenuje, wie, że nie będzie, załóżmy, wie, że jego szanse na granie są marne i ma z tym luz i zostaje, a inna jest sytuacja, w której piłkarz, nie, ja muszę odejść, ja muszę grać, wiesz, to jest inna sytuacja, nie? Więc na pewno, wiesz, no, nasze relacje są interesujące i no i ja bardzo liczę na to, że teraz przez te pół roku następne będzie miejsce, w którym będę grał regularnie, bo to jest teraz dla mnie najważniejsze, tak samo jak było pół roku temu, bo dla mnie najważniejsze ale jest granie. Ale będzie miejsce, to znaczy mówisz o miejscu na boisku, czy będzie miejsce w Europie, w którym będziesz... Mówię o dowolnym, jakby... Okay, czyli... O dowolnym miejscu, wiecie o co chodzi, o odpowiednim miejscu dla mnie. Czyli zimą trzeba znowu zrobić atak na... Na Śnieżkę. Nie wykluczasz Polski? Czy wykluczasz? Wykluczam Polskę raczej. Ale byłeś rozczarowany, kiedy trener Łuk Swiszek zablokował twoje wypożyczenie do Lecha Poznań? Tak, no właśnie ja miałem teraz ten motyw z wypożyczeniem do Lecha na tak naprawdę na 3 miesiące z mnóstwem meczów i... Mimo, że jest Pedro Geboszu i Bark Douglas. Jeśli miałbym to tylko do Lecha, a tak naprawdę no ja mam jeszcze, wiecie, moja sytuacja może teraz nie wygląda jakoś super kolorowo, ale... Ja mam to przeświadczenie, że wiem, że ja to sobie wyprostuję i jakby mam jeszcze o wiele większe ambicje, wiesz, niż jeszcze wracanie do Polski, bo widzę też po treningach i dotknąłem też wielu dobrych piłkarzy i wiem, jak potrafię grać w piłkę po prostu, nie? Rozbito trochę wasz gang reprezentacyjny, nie ma na mundialu Tymoteusza Puchacza. Trochę się sam rozbił, nie? Trochę się sam rozbił, Kuba Moder, kontuzja. Już miał też kontuzję, plus potem nie miał dojechał jeszcze... raz później na zgrupowanie, miał swoje problemy też, więc nie, więc jakby no... Ale pomimo tego masz tam jeszcze, rozumiem, ziomków, jesteś w kontakcie z kimś, kto jest w Katarze, czy nie zawracasz gitary? Nie zawracasz gitary. Raczej, nie? Wolisz... Nie zawracam. No wiesz, co tam ewentualnie coś pisałem z gumą, ale to na zasadzie na jakąś opowieść, na relację, chwilkę, taką okay. Moment, nie? Ale nie zawracam raczej gitary, no bo to takie. No bo tam jest jak tam na kolonii, więc kolonia niech się ze sobą ja wiem, jak tam jest mniej więcej, więc wiem, że jakby to jest jakby inny świat teraz tam, nie? Niż to, co my mamy tutaj, nie? No, mówiliśmy po meczu z Argentyną, że w zasadzie w kontekście meczu z Francją to tak zaczniemy liczyć po 4 bramkach, które Francja nam strzeli, bo w takiej jesteśmy sytuacji, taka jest różnica jakości i tak dalej. Im bliżej meczu, tym ta różnica w twojej głowie, Mateusz, się zmniejsza i sobie przypominasz na przykład Euro 2020, 1/8 finału Francja-Szwajcaria, gdzie jednak doszło do niespodzianki, czy nie przewidujesz czegoś Szwajcaria takiego? Szwajcaria atakowała w ostatnich 10 minutach. Nie wiem, czy nas na to będzie stać, natomiast ja jestem optymistą z prostego powodu, bo moim zdaniem pesymizm nic dobrego nie rodzi, więc wolę się nastawiać na coś pozytywnego. Nie lubię tego zdania. Wolę być pesymistą i się pozytywnie zaskoczyć, niż być optymistą i się negatywnie zaskoczyć. To jesteś sobie 48 godzin? Chyba delikatnie kazus polski mnie tak, i nie nastawiaj się. Nie miej oczekiwań. Nie miej oczekiwań, nie tego. Właśnie a z drugiej strony, jak masz optymistyczne myśli, często przyciągasz. Musisz radzić z tym, nie? Jeśli masz optymistyczne myśli i się zawiedziesz, to musisz być na tyle silny, żeby sobie z tym poradzić. Nie? Słuchajcie, ponad 2300 osób już jest z nami, więc te łapy naprawdę działają. 140. Te łapki naprawdę działają, więc słuchajcie, teraz jeszcze jedna prośba o łapy w górę. No, ale, ale jest coś takiego na przykład, że jak się napisze na Twitterze, że Tymoteusz Puchacz jest poza składem Unionu, to już 500 lajków. Jest coś takiego. Napisz teraz.
Chyba ty już pływasz poza składem Unionu, no i zobaczymy. Ty, dawaj. Nie, nie, jest, nie, to jest to prawda. No. Mamy się w składzie na mecz. Tak? Czekaj, ja napiszę takiego tweeta. Napisz takiego tweeta i zobaczymy, czy będzie 500 lajków w ciągu na przykład godziny. Ale wracając do Francji, ja się obawiam tylko jednej rzeczy, bo trener Didier Deschamps przygotował taktykę, która ułatwia grę Kylianowi Mbappé. Bo Kylian Mbappé jest zawodnikiem, który oddał połowę strzałów reprezentacji Polski. Ja się tego obawiam, że tam Matty Cash pewnie jest No dobra, zakłady. Matty Cash, kto będzie grał na prawej stronie, jeszcze nie wiemy. Na prawej Matty. Na prawej pomocy. Czy co? Zieliński lub Frankowski. Mówię o tym, że on będzie miał tam problem, bo wiesz, Francuzi grają lewą stroną tam, gdybyśmy stworzyli... Zresztą tam jest jeden z ulubionych zawodników Tymka, Theo Hernandez. O, Theo Hernandez. O Boże. No. To pogadajmy o Theo Hernandezie. Jak ty go widzisz? Dawaj. Jak ja go widzę? No trochę teraz trochę role model, nie? Jakby nawet wizualnie, wiesz, on jest cały, wiesz, wydziałany, wiesz, włosy farbuje, to jest to, nawet wizualnie, ale no piłkarsko, stary, on jest szybki, on jest silny, drybluje, jest po prostu... Mocno strzela. Jest silny, jest, wiesz, no i ma tyle atutów po prostu, że aż szok, że on gra na lewej obronie. Wiesz, ale, co chodzi? Ale powiem ci, co jest bardzo ciekawe. Tak, czy Alphonso Davies, no dla mnie stary, no, chociaż akurat to jest trochę inny piłkarz, ale szok, że Theo Hernandez z takimi umiejętnościami gra na lewej obronie. Pamiętasz taki prime Marcelo, kiedy Marcelo był jednym z najlepszych piłkarzy na świecie w ogóle? To też wtedy był mój taki, że oglądałem Real Madryt wtedy mega dużo przez Marcelo. I wiesz co, i była taka ciekawa rzecz, chyba po fazie grupowej Ligi Mistrzów zrobili statystykę i okazywało się, że wielu lewych obrońców w swoich drużynach to goście z najwyższą liczbą podań, dośrodkowań to jasne, z wejściami w pole karne, w Romie był takim Kolarów, w Realu Madryt był Marcelo, ktoś tam jeszcze w Chelsea. Brat Kolarowa grał w Legionowo chyba. Serio? To naprawdę. No, tak jak kiedyś siostra tego... Albo w Krzostkowiec. Siostra Jana Oblaka grała w jakimś polskim klubie, koszykówka czy siatkówka. Natomiast wracając do Theo Hernandeza, wiesz Tymek, co zapostowałem, co jest bardzo ciekawe, jeżeli chodzi o niego? On często nie biegnie po linii, łamie. Tylko on schodzi do środka. Ale Alphonso Davies robi to samo. Wiesz dlaczego? Bo ma opcję. Bo oni są też, ale oni są stary. Zwróćcie uwagę na tych piłkarzy, którzy próbują z nimi wchodzić w pojedynki. Oni się boją wpuścić ich do linii, bo wiedzą, jaki mają gaz i trochę tą linię im zamykają. I naturalnym jest to, że oni wchodzą do środka, ale też to jest lekki przypał dla tych zawodników, bo jak oni wejdą do środka, to masz więcej opcji. Nie? Tak, zawsze możesz tam wrócić też, możesz zagrać, wyjść i tak dalej, więc to jest no... No generalnie przypał jest, jak ktoś jest szybki i dobrze operuje. A ty jeszcze? Tymek lubisz ścinać z akcją do środka właśnie boiska, czy raczej jesteś przywiązany do... Wiesz, ja się staram to robić, nie? No, na tyle, ile... Po 40 sekundach 50 lajków. No, na tyle, ile to potrafię, to staram się to robić. I teraz ci powiem szczerze, że mnóstwo razy teraz, jak graliśmy właśnie na tych Orlikach, to czasem często na siłę sobie złamałem do środka i szukałem prawej nogi, żeby właśnie to naturalne złapać, żeby wchodzić do środka. I to zauważyłem właśnie w meczach, że właśnie mnóstwo zawodników to robi, czy nawet nie chodzi tylko o lewych obrońców, ale o skrzydłowych, że łamią do środka, żeby potem wrócić, czy żeby coś innego, że to jest naprawdę fajna umiejętność, takie naturalne złamanie do środka. Jedna rzecz mnie niepokoi, że Theo Hernandez ma już 3 asysty do Kyliana Mbappé, od kiedy zaczął grać w tej drużynie. I patrz, jakie szczęście trenera Deschampa, bo on postawił na Lukasa. Na lewej obronie. Lukas odniósł kontuzję, nie ma problemu. Ja w ogóle uważam, że Deschamps ma farta, ponieważ tak, odpadł mu Pogba i odpadł mu Kanté i on nie ma tego problemu. Tak, to musiałby na nich stawiać, a jakby nie postawił... I zarządzać ego, prawda? A tak, masz Tchouaméniego, masz Rabiota, który tam w ogóle sprintów ma ponad 50 i masz jeszcze Griezmana, panowie, Griezmann i jego nowa rola. To słuchajcie, jest nie wiem, czy ktoś nie poluje tutaj na zdjęcie z Tymkiem Puchaczem. Jeśli tak, to jest dobry moment. I tak dalej. Jeśli chcecie zdjęcie z Tymkiem, to jest dobry moment. Chcecie zdjęcie? Bo widziałem, że się... Aha, na mecz zostaniecie, dobra, no bo jeszcze będziemy trochę gadać, także jakby... Jak to wam chyba się rodzina spiesz... twoja wisi. Nie, nie, chyba Tymka, fani nie. Tymka, jednak ma fanów. Nie. No. A ja chciałem Tymka zapytać o jedną rzecz. Z Poznania. No i jest, 061. Ja chciałem, Tymka... To też kolega z Poznania, z grzebieniem we włosach. No. Chciałem zapytać ci o jedną rzecz. O instytucję matki w karierze piłkarza. Bo wiesz co, powiem ci, że coraz częściej się to przejawia, że matka, czy Kylian Mbappé, która jest sportsmenką notabene, czy Cristiano Ronaldo i tak dalej. Wiesz, zawsze mówiło się o ojcach, a teraz coraz częściej piłkarze mówią, że matki są najważniejsze, bo one rodzą piłkarzy. Ja też tak uważam, no rodzą, ale to zależy pewnie od rodziny, ale ja miałem mega farta, bo się urodziłem w takiej
w takiej rodzinie, gdzie w ogóle jest mega podział obowiązków, to jest wszystko w mega symbiozie, na zasadzie, że jakby mój tata zaszczepił miłość do piłki we mnie i sam był piłkarzem, ale jeśli chodzi o moją mamę, ona nie była, ona jest sportowo też uzdolniona, ale ona jest naucza języka polskiego, ale ona przede wszystkim ma mega charakter i ma mega mentalność, którą mnie nauczyła. I ja uważam, że jakby to, że tata mi dał miłość do piłki, to jest absolutnie też kluczowe, ale mentalność, którą moja mama mi wpoiła i te nauki, i te lekcje, które czasem pewnie nie przestrzegam, ale w większości przestrzegam w tych najważniejszych rzeczach, mamo, przestrzegam. Ty jak pamiętasz, jak nagrywałeś kawałek, no bo co to i no. Przekleństwa były, to był stres no, duży. Był. Co no, będzie, bo moja jak mama to usłyszy. Jest naprawdę taka kobieta, która by tu weszła i by nas wszystkich ustawiła, byśmy tu ładnie usiedli. Ale przy tym jest opiekuńcza, miła i tak dalej. Ale czyli mama ci dała mental dobry do piłki, prawda? Tak, to strasznie. Mama gra szefa. Mama gra szefa. Co więcej, nie. Jest szefem. Mama jest szefem i potrafi przygrać szefa też, więc jakby ja uważam, że to jest mega klucz właśnie też na pewno często, że właśnie mama naprawdę może pełnić taką kluczową rolę, nie? Tato, też cię kocham, pamiętaj. No ale to jest ciekawy wątek, jeśli chodzi o te matki, no bo przy meczu z reprezentacją Francji to od razu się narzuca przecież mama Rabiot, tak? Mama Rabiot, jest... w ogóle mama Rabiot, która jest z domu Rabiot i on to nazwisko ma po mamie. To jest bardzo ciekawe, ale nie zapominajmy, że jednak tam no, historia była, historia rodziny, nie możesz tak oceniać Adriana Rabiot przez pryzmat własnego ja i tak dalej, ponieważ tragedia jego ojca, który komunikował się ze światem tylko za pomocą ruchu powiek, bo miał tę straszną chorobę, on ostatecznie umarł, więc wychowanie i Adriana i pewnie utrzymanie rodziny było na barkach mamy. Mamy, która, no umówmy się, musiała być szyją, głową w tym związku i on ma z nią bardzo bliskie relacje, wiadomo, ta mama kocha go, jasne, ta mama kocha go miłością, absolutną i często jest tak, ja to po sobie widzę, bo ja jestem jedynakiem, więc wiem, jaka jest miłość matki jedynaka. Wyobrażam sobie, jaka jest miłość matki Adriana Rabiot do niego. Natomiast ja uważam, że nie można mówić, że to mu jakoś szczególnie przeszkadza. Jeżeli mama jest twoim agentem, twoim reprezentantem i walczy o twój kontrakt, o twoje wyższe pieniądze... Czym wiesz, się, że cię nie oszuka, prawda? Czym że się, dokładnie. Jak najlepiej. Czym się to różni od twojego agenta, którego zatrudniasz, bo jest pracownikiem firmy X i kwestia on kompetencji. Też kompetencji. A, jak najbardziej. Wiesz, bo przy negocjacjach kompetencje tak. Miękkie i takie inne no są dość też ważne. Odrobinę fajne, dystansu takiego tak, ale fajne zdrowego. Zdanie powiedział Zbigniew Boniek. Oglądałem jego wywiad u Małgorzaty Domagalik i Boniek powiedział, że na koniec takim prawdziwym przyjacielem to jest tylko mama i tata. Takim po grup. Bo oni na pewno życzą ci nie dobrze. Zgodzę się. Też się nie zgodzę. Okej, ale coś w tym jest. Coś w tym jest, coś ale tym jest. Trochę tylko. Tylko trochę. Natomiast trzeba powiedzieć, że mama i ojciec zawsze życzą dobrze, bez względu na wszystko. I no nie, tak, nie tak. Uważam, że to jest jakaś relacja patologiczna, bo to też jest tak, że mama Adriana Rabiot zaatakowała na przykład środowisko Kyliana Mbappé czy Paula Pogby. No, pamiętacie, na trybunie podczas Euro 2021, ale rozgrywane w 2021 roku, ale ja widziałem, jak zachowują się w ogóle Francuzi z korzeniami afrykańskimi, czy też w ogóle francuska publiczność. No i oni są bardzo ekspresyjni. Mam wrażenie, że często pewne środowiska dziennikarzy są z jakimś piłkarzem i próbują tego, który jest z nim w konflikcie, wiesz, no, sprowadzić do poziomu jakiegoś idioty. Dzisiaj Adrien Rabiot jest jednym z najważniejszych piłkarzy w drużynie Deschampa. Jest zawodnikiem w bardzo dobrej formie i Deschamps na niego stawiał nawet posyłając go na lewą obronę, kiedy miał problemy podczas ostatniego turnieju. Więc mnie się nie podoba trochę robienie z nich takich idiotów, jakichś wariatów, nie wiem, nawet sekty powiedzmy w tej rodzinie Rabiot. No zdecydowanie. A Tymek, też chciałem się z ciebie zapytać jeszcze o samo konsumowanie meczów reprezentacji Polski. Czy ty, jak oglądasz to, czujesz delikatną zazdrość, że kurczę, mnie tam nie ma? Jest to dla ciebie trudne? To jest zęba w brzuchu, nie? Jakby cię bolał ząb w brzuchu, ma coś takiego, wiesz. Byłeś już tam, dotknąłeś tego i wiesz, oglądasz wiesz, kolegów na takiej imprezie i wiesz, idzie im, bo wiesz, z grupy. To trochę wiesz, nie, to jest też to jest tak samo jak w Berlinie. Mega ciężko mi jest, kiedy był mecz u siebie i ja muszę siedzieć na trybunach i oglądać, bo ja po prostu lubię być na tym prostokącie zielonym i grać w tą piłkę. I to jest taki ból po prostu, że też, który można przekroczyć motywację, bo to po prostu czekam, aż się tylko to skończy, żeby już mógł być następnego dnia trening. I już wtedy wszyscy są na boisku i są razem i grają w piłkę. A w momencie, kiedy nie możesz, wiesz, jakby jest zabrana ci ta. Zabrana.
ci ta radość z grania w piłkę, przynajmniej dla mnie, no to jest mega ciężkie, takie, no ciężkie przeżycie dla mnie to jest, nie? No właśnie, bo tak na dobrą sprawę różne powody decydują o tym, dlaczego cię nie ma, może cię nie być, bo na przykład właśnie nie masz rytmu meczowego, zdaniem trenera nie jesteś w grze i cię nie powołuje, możesz być jak Mateusz Klich, że trener jednak ocenia, że woli Szymona Żurkowskiego, a możesz być jak Kuba Moder, który nie jedzie, bo doznał kontuzji, a pewnie, gdyby był zdrowy, grałby w pierwszym składzie. A właśnie jaki raport jest medyczny teraz z obozu Kuby Modera? Byłeś u niego ostatnio, jakie on jest formy? Uwaga, przekazuję świeże informacje, prosto z obozu Brighton z Dubaju. Dzisiaj Kuba Moder wyszedł pierwszy raz w korkach i kopał piłkę. Wow. I to jest informacja. I teraz tu powiedziałeś. I teraz to na Twitterze. Tak, nakręcamy to. Nasz news. Duża pompka. Ja to piszę, Tymoteusz Puchacz dwukropek. Znowu będę postował. Byłem tam, dotknąłem tego kolana, już jest wszystko dobrze, także spokojnie. Czekaj, Brighton jest na obozie w Dubaju. Tak, jest, dzisiaj, dobrze mówię? Tak, no. I dzisiaj po raz pierwszy Kuba założył buty piłkarskie i kopie. No, o Jezu. Fajnie. A jak właśnie jego forma psychiczna, bym powiedział, bo to jest bardzo istotne. No już teraz myślę, że lepiej, nie? Ale generalnie. No, wiesz, to nie jest łatwe dla niego ten okres, ale myślę, że właśnie już przez to, że to idzie teraz w tym kierunku, jakim idzie, no to to jakby to się zmienia na mega już pozytywno, to już z tego dołka wychodzi w górę, nie? Więc to jest mega fajne. I teraz ciekawe, czy ja to mogłem powiedzieć? Pewnie mogłem, nie? Bo Mociu to, tak. Jest, to jest szachista PR-owy. Tak, tak, że on musi się zastanowić nad każdym ruchem. Wiecie co? Ktoś mi gdzieś wysłał, że jest takie pytanie, że ktoś komuś zadaje pytanie w jakimś takim cyklu pytań, że czy chcesz być w mediach jak Tymoteusz Puchacz czy Jakub Moder. Rozumiesz? Teraz jakby o co chodzi? Znaczy ja wiem, o co chodzi, nie? Ale nie, to się śmieję, że Mociu szachista PR-owy, ale to jest akurat... Super pozytywna rzecz i też się mega cieszę z tego. Sprawdziłem, 9 minut, 310 lajków, więc 520 szybciutko pęknie. Ale powiedz, Kuba Moder miał poprawianą tą operację, czy po prostu przez rehabilitację już doszedł do... Wiesz co, ja dokładnie nie wiem tego, bo ja wiedziałem, ja jakby nie wypytywałem a jak to kolano, co to poprawione, niepoprawione, czy kiedy zastrzyki, coś takiego, tylko bardziej na zasadzie, wiesz, jak się czuje, co robi, wiesz, bo to jest stary właśnie... Ja jak z perspektywy myślałem o tym, to wiedziałem, że dla niego najbardziej męczącym będzie to, że kto go nie spotka, to będzie wie, ale chujowo, ale masz, wiesz, i to jest takie cały czas dołowanie, nie, że ale jak to kolano. Uczucie, jak to, którego nie potrzebujesz. No, dokładnie to, nie, i właśnie normalnie właśnie go trzeba traktować po prostu normalnie i wtedy się dobrze czujesz, a takie cały czas, to jest coś jak po jakimś przegranym meczu, masz taki tydzień, że no ale co, lipa, co z tym meczem. Cały tydzień to trwa, a to trwa mega długo, więc jakby na to trzeba uważać, nie? Więc... No ale zaraz po takiej kontuzji to właśnie pierwsza twoja reakcja jako dobrego ziomka jest taka, że dzwonisz i piszesz, trzymaj się i tak dalej? Czy wiesz, że musisz dać ten moment tej osobie, żeby ona sobie sama przetrawiła, bo to różnie wygląda, nie? Różnie mamy taką wygląda, relację, nie? Że jakby my pierwsi to mniej więcej wiedzieliśmy, więc ja wtedy pamiętam, wychodziłem zaraz na mecz, jak już była diagnoza chyba na mecz z Besiktaszem. Kurczę, straszny ten dzień wspominam, bo to dla mnie było tak, mi się chciało normalnie wymiotować. To było zaraz po kadrze, prawda? No stary, i to jaki był moment dla Modzia, że on świetnie grał w Premier League, w meczu ze Szwecją był jeden z najlepszych piłkarzy i jego postać rosła już naprawdę, nie, moim zdaniem, na takie tory szła, no mega grube, nie? Więc dla mnie to było taki no zawód, wiesz, smutek i wtedy rozkminka, nie? Rozkminka z ziomkami, ty jak mu pomóc, ty wiesz, może... Odzywać się, nie odzywać, częściej pytać to, jak to zrobić, więc to było takie przygotowywanie się, jak pomagać mu, żeby to było dobrze, nie? On też ma akurat fajnie, bo ma super dziewczynę, która też mu pomaga bardzo i pozdrawiam Agatkę Dębską teraz. Piesek jest od niedawna, jest piesek, więc... Tio, super, tak. jest. Ale widzisz, bo Bartek Kapuska nam opowiadał, że przy okazji chyba kontuzji Krystiana Bielika... Bielą też Modziowi dużo pomógł. No, ale on się tak szybko nie odzywał do Krystiana, bo wiedział sam po sobie, że jak on zerwał więzadła, to chciał takiego trochę momentu dla siebie, że wiedział, co się wydarzyło, wiedział, z czym to się je i na początek nie chce od wszystkich słów wsparcia i odpisywać dzięki, ziom i tak dalej, tylko chce trochę sam ze sobą z tym pobyć, nie? Bo czasem jest też taki moment bardzo ważny. Natomiast
to jest inaczej, jak masz relację z kimś taką, powiedziałbym, przyjacielską, a inaczej jak kumpelską, bo to trzeba oddzielić, bo ta przyjacielska to bardziej trochę jak rodzina. Ale Kubie życzymy zdrowia i myślę, że ta informacja o tym, że kopnął dzisiaj po raz pierwszy piłkę, się rozniesie, bo ludzie też tęsknią za Kubą Moderem, bo to była taka ósemka, której nie mieliśmy i której nam brakowało. Ale właśnie nie masz piłkarza o podobnej charakterystyce, który mógłby go zastąpić. Ale minęło od tej kontuzji pół roku, to jednak dużo czasu, żeby też sylwetka piłkarza się zmieniła. Czasami się zmienia w jedną, czasami w drugą stronę. Ale dzikiem teraz. Widzisz, że jest tak? Tak, dowalił. Leon Goretzka vibes. Ale on ma genetycznie, po tym jak go zobaczyłem teraz, on ma genetycznie zdolność do tego, żeby mieć taką super sylwetkę, nie? Więc jakby to może być tak, że to wyjdzie mu na mega plus, bo on teraz jest, ja go normalnie mówię, człowieku, jak ty jesteś wielki, tu jesteś teraz, nogi ma takie większe, tu jest taki duży. Tylko że ja wiem też, że on ma też mega, mega łatwość z redukcją tego, więc to może wyjść taki super niebezpieczny, dobry miks, że on teraz trochę przybił, zaraz zacznie piłkarskie treningi i jak on wróci, to może być jeszcze lepszy, nie? Mhm. Ja myślę, że tak będzie, nie? No tego sobie oczywiście wszyscy życzymy. A propos Kuby Modera, bo to jest w ogóle ciekawy bardzo wątek, bo to jest też nieoczywista kariera, a jak ty myślisz, jak bardzo na was wszystkich wpływa, bo mówimy o tym gangu, który został rozbity, ale myślę, że będzie jeszcze z powrotem zawiązany w pewnych okolicznościach, nawet na łonie reprezentacji Polski. Jak bardzo na was wpływa to, że wy nawzajem potraficie siebie nakręcać, bo jednak nikt tak jak piłkarz nie zrozumie piłkarza, wydaje mi się, no a wy w pewnym sensie jesteście... No jakoś na podobnym poziomie, w tym sensie, że jesteście zawodowymi piłkarzami, każdy gra albo nie gra, ale jest gdzieś związany kontraktem z profesjonalnym klubem, a to już naprawdę dużo, bo myślę, że jak zawsze sobie mówimy, jeśli debiutujesz w najwyższej klasie rozgrywkowej, gdziekolwiek, to jest sukces. Mówimy o Bundeslidze, o Premier League i o MLS-ie na przykład. Tak, o MLS-ie, mówimy o nawet Matthew Skrzypczaku, który ma kontrakt z Jagiellonią, tak? No i gra... Strzela bramki, tak. I strzela bramki z Lechem Poznań, tak? Jak zapowiedział, tak zrobił. To jest grupa, która się nawzajem nakręca i gdyby tego nie było, to uważasz, że bylibyście wszyscy niżej, czy... Tak, na pewno, stary. Moim zdaniem my przeżyliśmy tyle różnych historii i tyle rozmów takich właśnie... szczerych, które wychodzą w motywacyjne, odbyliśmy ze sobą i tyle czasu spędziliśmy, tyle meczów i tak dalej, że to na pewno ma duży wpływ na to, co się wydarzyło. I nawet na zasadzie, że te historie cały czas się powtarzają, że zobacz, teraz tak, na przykład załóżmy, że teraz Modzi byłby zdrowy, on by pojechał teraz na mundial, ja bym nie pojechał, bo nie pojechałem, powiedzmy, nie? Na takiej zasadzie, a 3 lata temu ja jechałem na mundial U20 jako kapitan, a Modziu nie był w kadrze tak, na tak, mundial. Tak, nie powołał go, I to są podobne historie, stary. I teraz my się uczymy jakby nie tylko na naszych błędach, na naszych porażkach, ale też możemy odnaleźć motywację w sobie nawzajem. Czyli teraz ja patrzę, no nie pojechałem teraz na mundial, nie, no lipa, nie? Ale teraz, ja teraz patrzę na pryzmat, ty, no ale Modziu nie pojechał też na mundial na U20 i kurczę, co on teraz zrobił, nie? Jakby te historie są tak motywujące, nie? Że nasze czy skrzypy, wiesz... Nie grał, poszedł nawet do pierwszych lig, to nie były jakieś super sukcesy z wypożyczenia, wrócił do Lecha, długo nie grał i nagle stał się piłkarzem ekstraklasy, który wiesz, jest młody, jest młodym stoperem, strzela bramkę, ostatnio ma dobry czas, to też jest mega inspirująca historia, tak samo jest z Juziem, więc jakby, no inspirujących mam przyjaciół. Okej, gang cały czas żyje i ma się dobrze. Słówko o reprezentacji Francji, skoro mamy Mateusza Święcickiego, no bo ty swój pierwszy mecz Ligi Francuskiej, Mateusz, to skomentowałeś chyba, jeśli się nie mylę, w 2008 roku, brawo. Tak? Jeszcze w nieistniejącej telewizji Orange Sport, więc zawsze gdzieś ci oglądałem był... Oglądałem mecze na Orange Sport. Oglądałeś? A my tam komentowaliśmy. Zresztą mecz Ligi Francuskiej, który razem skomentowaliśmy... Przeszedł do historii Do historii, tak, możesz... Ale ja mam inne komentarze, które przeszły do historii. Ale wiesz dlaczego? Możesz powiedzieć Tymkowi. Wiesz dlaczego przeszedł do historii? Bo wtedy był taki moment, bardzo, bardzo przykry w historii naszego kraju, katastrofa smoleńska i decyzją zarządu stacji mecze były puszczane bez komentarza. Natomiast my nagrywaliśmy komentarz do tych meczów, dlatego że później można było te mecze oglądać w powtórkach już z komentarzem. I my razem komentowaliśmy mecz Monaco-Marsylia, nie? Lyon-Bordeaux. A, Lyon-Bordeaux, przepraszam, Monaco-Marsylia to chyba z tym. No i z racji tego, że wiedzieliśmy, że ten mecz idzie do puchy, to niespecjalnie tam się spinaliśmy.
Więc Mateusz Święcicki w pewnym momencie zaczął śpiewać na cały głos. Przed meczem. Przed meczem. Wiśnia to stara kurwa. No i widzowie, widzowie to usłyszeli. No, bo popatrzysz piszą, na czat. Żebym nie pił tej coli. I teraz tak. No jak? To jest cola zero. Cola zero, zero cukru. Tu mój przyjaciel sobie pozwala na kolę z cukrem. Mimo atletycznych też koneksji. Graliśmy niedawno, ale wiesz, razem. Powiem tak, że cola zero to jest mega fajny zamiennik, jak pijecie kolę zwykłą, to sobie postaracie się... No, cola zero teraz smakuje top. Messi je Lejsy i pije Pepsi. Tak. A to nie o to chodzi, właśnie ludzie też, rozkminijmy jedną rzecz, jak już jesteśmy tutaj wszyscy, że... postrzeganie piłkarzy pod względem, wiesz, że my jemy tylko sałatę człowieku i pijemy wodę, no to tak nie jest, wiesz, jak robisz 2-3 treningi dziennie, to, że ty zjesz człowieku, strzelam, czy ludzie myślą, że burger to jest zły posiłek, gówno prawda, bo tam jest wołowina, jeśli jest dobrej jakości. Dokładnie, to jest zły posiłek. Wczoraj to jadłem. Warzywka, bo ja teraz prowadzę tutaj merytoryczną tą. Coaching żywieniowy. Chodzi o to kącik żywieniowy, że tak naprawdę... Dieta jest bardzo ważna, jasne, ale bez odpowiedniego treningu to nie jest, no, to jakby musicie też... Święty się boi tylko. Ja się boję, ale wiesz, ja miałem jaj. Były takie akcje, że ludzie, ja pamiętam jakieś, była taka akcja w Lechu Poznań, że był, Tamas Kadar był gdzieś w Pizza Hut i jadł pizzę i ktoś mu zrobił zdjęcie gdzieś z przyczajki, nie? I oburzenie, bo Tamas Kadar je pizzę, nie? Nie, no ale to jest... Ziom, to jest, tak, to jest odklejka. To już jest odklejka, panowie, to się zgadza. To jest wstyd. I teraz jakby on jadł makaron, to by było dobrze, nie? I teraz powiedz, czym mi się różni pizza od makaronu, bo to jest prawie to samo, stary, wiesz o co chodzi? Ludzie tego nie rozkminiają, nie znają się na tym. A się nie znam, to się nie wypowiadam, pamiętajcie. Czyli jeżeli się nie znam, to się wypowiadam. Natomiast muszę powiedzieć taką rzecz, że Tchouaméni powiedział ostatnio, że pewne rozwiązania Roberta Lewandowskiego chciał stosować i to było koszmarne dla niego i w ogóle mu nie podeszło. A jest przecież znakomitym piłkarzem i gra w Realu Madryt. Każdemu to, co mu pasuje. To jest piękne zdanie mojego dziadka. Każdemu to, co mu pasuje. Jak ci pasuje picie coli i nie masz z tym żadnego problemu i później jesteś dobrym piłkarzem, to sobie te cole pij. Jesus. Otóż to. O Francuzach miałeś powiedzieć. O Francuzach. No. Jak generalnie ta reprezentacja dzisiaj wygląda? Bo ty masz, że tak powiem, tę perspektywę od 2008 roku, taką dość szczegółową. I parę meczów skomentowałem jeszcze w Polsacie przed tym turniejem reprezentacji Francji, chociażby w Lidze Narodów. Muszę wam powiedzieć, że ja się boję jednej historii. To znaczy, że Francuzi stworzyli, oczywiście Deschamps, taki system, w którym Kylian Mbappé jest najważniejszy, to znaczy system francuskiej reprezentacji polega na tym, żeby stworzyć najbardziej korzystne środowisko dla Kyliana Mbappé, czyli żeby przygotować całą grę pod niego, on nawet nie wraca, nie ma tam wiele pracy w defensywie, bo inni za niego zasuwają. Poza tym Olivier Giroud, który może, mam nadzieję, że dzisiaj nie, pobić rekord Thierry'ego Henry, niech pobije po turnieju, niech spada z turnieju z całą reprezentacją Francji i na każdej pozycji piłkarz praktycznie w dobrej formie. Chyba najsłabsza rzecz, która może być w tej konstelacji gwiazd francuskiej jakimś kłopotem dla nich i szczęściem dla nas, to gra stoperów. Okay. Oni czyli tu mają ciągle kontrowersje. Kto czy Konate, czy Varane, prawda? Dokładnie, więc myślę, że to jest taki kłopot, ale co do reprezentacji potężny Francji... problem. Co do reprezentacji Francji, to jeszcze taka jedna historia. Patrzcie, jak to się świetnie ułożyło dla Kyliana Mbappé. Nie ma Benzemy, więc nie ma kogoś wokół którego mogłaby się kręcić gra. Nie ma Pogby, więc nie ma kogoś, to zabrałby ci blichtr i to całe show poza boiskiem i Kylian jest numerem jeden. Kylian, który ma 23 lata, on w grudniu skończy 24. Zgadnijcie, ile meczów w reprezentacji Francji miał Zidane w wieku 23 lat? 4. 3 razy mniej. Czyli 3 razy mniej, czyli... Nie wiem, bo jestem... Na 3, no miał nie, 20. 3. Wow, tak, francuski analityk. Odzywajcie się. Dlatego cię zaprosiliśmy. Kanal Plus i inne stacje. Będę komentował mecze Ligue 1. Kylian Mbappé ma już tytuł mistrza świata. Ma już negatywne doświadczenie na Euro 2020 i teraz jedzie po. Ale zauważ, jak on teraz na tych mistrzostwach bardzo często zamyka akcje tak jakby w świetle bramki, nawet tak, idąc na dośrodkowanie, tak. Kończąc głową, nie tylko poprzez no rajdy strzały. Skrzydłowy, wiadomo. Nie udzielił żadnego wywiadu podczas turnieju, nie chodzi na konferencje prasowe. Na grupie WhatsAppowej założonej przez rzecznika reprezentacji Francji dla dziennikarzy z całego świata jest 158 żurnalistów i oni czekają, żeby przyszedł Kylian. Nawet kiedy dostaje nagrodę... I nie przychodzi dlaczego? No,
Bo się powiem ci, akurat, no. Powiem ci dlaczego. Nawet jak dostaje nagrodę piłkarza meczu... Bo jest dyrektorem sportowym PSG i nie ma czasu. transfery. Transfery robi. Dokładnie. Kiedy odbierał nagrodę od Budweisera, w Mixzonie nie rozmawiał. On tam jest wyczulony mocno na kwestie a propos różnych produktów, które nie są, powiedzmy, zgodne z jego tokiem myślenia. Podobnie jak Rabiot też nie chciał pewnych rzeczy reklamować, a wiadomo, że każda kadra ma kontrakt ponad głowami zawodników. I wydaje mi się, że chce uniknąć pytań o Katar, krwiożerczych, napastliwych dziennikarzy, bo Katar mu płaci, bo Katar jest sponsorem Paris Saint-Germain, bo Katar przecież jest gospodarzem tych mistrzostw. Dostali chyba już ostrzeżenie od FIFA, żółtą kartkę. Za drugą żółtą płacą 10 koła euro, stać ich. Za kolejną karę, czyli w tym wyższym poziomie, 20 tysięcy euro Francuzi. Myślę, że on do końca turnieju ciekawe, nie będzie gadał. Ciekawe, czy Mbappe dźwignie tą karę finansową. Właśnie, to jest problem. Ale a propos Francji, Tymek, przed takim meczem, jako boczny obrońca, ty jesteś bardziej zajarany, czy lekko przerażony? No, nigdy, masz na swojej stronie nigdy. Dembele, ziom, ale teraz tak, perspektywa wejścia Komana na przykład. No ziom, właśnie to jest to, stary. Ja miałem takie same nastawienie właśnie na meczu z Anglią. Na meczu z Anglią, nie? To jest takie w ogóle fajne wspomnienie moje. Wychodzisz, masz tego Sterlinga, nie masz nic do stracenia i masz tego takiej klasy piłkarza, że po prostu pojedynki to jest czysta zajawa. Ja bym chciał wyjść na Dembele, chciałbym wejść na Mbappe, się zameldować, zabrać mu piłkę. Nawet jakbym je objechał, no to co w tym jest złego, stary? To jest najlepszy piłkarz na świecie, jeden z najlepszych, o to chodzi, nie? A jak się do takiego nastawić też tak taktycznie, że nie wiem, nie chcesz pozwolić, żeby on się odwrócił z piłką w kierunku bramki? Zawsze coś stanie, nie? No mi się wydaje, że to po prostu chodzi o taki fokus, nie? I taką może, ja przynajmniej mam taką silną taką siłę woli, że nie przejdzie mnie, nie ma szans, wiesz, czy nie dam. Ale nie generuje to dodatkowego stresu? Stresu? No. Że co? No, że na przykład się bardziej stresujesz przed takim meczem. Nie, no, bo wiesz, zajawa. Jest większa, no bo słuchaj. Pamiętasz Maćka Rybusa i Karima Belarabiego? Ta perspektywa gry na Belarabiego go trochę przerażała. Rybka był przerażony. Nie, widziałeś, jak ją ma gazicho? Widziałeś, jak on ta pierdala? Ale słuchajcie, ja widziałem food trucka z Robertem Gumnym, który doskonale opisywał to, jak razem z kolegą z drużyny byli zadowoleni, bo z boiska schodził Koman. Ojej, widziałem to też. I za chwilę miał wejść na murawę. Zane, więc podobnie jest u Francuzów, że jak zejdzie Dembele, to wejdzie inny kozacki piłkarz na pozycję. Ale kocur to jest. No kocur, a właśnie... Miałem kilka meczów Barcelony przez właśnie Roberta. Ten Dembele jest... Znaczy on może zrobić wszystko w każdym momencie, prawda? Jeśli chodzi o pojedynek jeden na jeden... Jest nie do rozczytania, on jest wiesz? Normalnie nie do zatrzymania. Jak znaczy do zatrzymania jest, ale nie jest zgadza się z Polkasiem, że nie jest do rozczytania. Okay, no, że jest, ale ale za każdym razem on przyjmuje do przodu i jedzie, nie? Tak, to... Jak ma miejsce, to jest koniec, nie? Słuchajcie, bardzo ważna informacja. Ponad 3000 osób jest już z nami, więc prośba znów... A ile było ostatnio na live? Ostatnio było przed meczem 2000, więc już jest 1000 więcej. 3000 jeszcze nie było. Nie było, także słuchajcie, łapy w górę teraz, jedziemy do 1000 łapek w górę, bo to jest po to, żeby jeszcze więcej osób do nas dotarło, czy żebyśmy my dotarli do większej liczby osób i będziemy sobie jeszcze tutaj, myślę, z pół godzinki lekko rozmawiać, więc też patrzymy na czat generalnie, co tam się dzieje, tam różne dyskusje trwają, między innymi dyskusje na temat tego, czy od Mateusza Święcickiego dzisiaj śmierdzi wódką czy fekaliami, nie wiem dlaczego, czy to są twoi followersi, czy to są twoi odbiorcy, ale oni mają jakieś unikam takie swoje, temat, jak oni mają jakieś takie, ty razem z nimi masz jakieś takie małe obsesje z tym związane. Znaczy, oni piszą, ale jeżeli to wyrzucenie z siebie jakiegoś słowa quasi wulgarnego sprawia, że ktoś się czuje dobrze, to ja to przyjmuję, nie ma problemu. Natomiast chcę powiedzieć o Francuzach jeszcze jedną rzecz. Oni trochę obawiają się 1/8 finału. Pamiętacie, kiedy szli po Mistrzostwo Świata w 1998 roku ledwo co wygrali z Paragwajem tak. Po bramce Blanka. Teraz w 1/8 finału Euro skompromitowali się ze Szwajcarią. Ze Szwajcarią. Oni woleliby mieć taką Argentynę jak w 2018, kiedy grasz z drużyną na wysokim poziomie, niż tę Polskę, którą krytykują. Dzisiaj wyczytałem takie zdanie w L'Équipe, że to jest najgorsza drużyna z tych, co awansowały do 1/8 finału. The Athletic też takie zdanie przeczytałem dzisiaj. No i możemy się z tym zgadzać, możemy się nie zgadzać. Oddaliśmy tylko 4 celne strzały, więc szału nie ma. Natomiast oni wiedzą, że mogą bardzo dużo stracić. Myślę, że siądą na nas od pierwszej minuty, że będą chcieli jak najszybciej zdobyć bramkę i ten polski blok defensywny, wiadomo, skruszyć. Ale jeszcze jedna rzecz a propos Francuzów, bo Francuzi przecież ich cała historia piłkarstwa po 1945 roku pisana była przez Polaków. Ja przypomnę, że mamy dzisiaj chociażby w Lens 3 Polaków,
w takim regionie, który jest piękny, jeżeli chodzi o kwestie historii. I tak się zastanawiałem nad tym, jak to było z tymi połączeniami polsko-francuskimi. Ktoś może powiedzieć Chopin, oni uważają go za swojego, oni uważają, że jest Maria Curie. Ja byłem z muzeum. Niech oni usiądą lepiej. Ja polecam, bo to jest muzeum Marii Curie, a nie Marii Curie Skłodowskiej. W Paryżu można pójść i zobaczyć, gdzie pracowała polska noblistka. Otóż słuchajcie, w 1914 roku we Francji było 10 tysięcy Polaków, a w 25 700 tysięcy. Taką mieliśmy olbrzymią emigrację. I po 1945 roku wielu graczy francuskich z polskimi korzeniami, w tym Raymond Kopa-Kopaczewski, który był chyba taką pierwszą globalną gwiazdą we Francji. Człowiek, który do końca życia mówił po polsku i nie zapomniał polskiego języka. I jest jeszcze jedna fajna historia, którą sprzedał mi Janusz Basałaj, ale nie powiem nazwiska tego piłkarza, bo ktoś może mi ten temat ukraść i zrobić o tym materiał. Otóż wyobraźcie sobie, że był taki zawodnik już po wojnie Polski, który chciał zagrać w reprezentacji naszego kraju, urodzony we Francji. Ale wiecie, nie było szans, żeby załatwić paszport, no bo tak, my jesteśmy krajem komunistycznym, tu jest jakiś gość, który urodził się we Francji, niby Polak, z kraju kapitalistycznego, dawać mu paszport, gruba historia. I on grał w reprezentacji Francji i nie chciał śpiewać Marsylianki, bo tego nie czuł. A jak Benzema. Benzema nie śpiewa, kontrowersyjna sprawa, ale jakoś ekstremalnie krytykowany nie jest przez federację. I wyobraźcie sobie, że ten Polak dostał jasny komunikat. Albo śpiewasz, albo śpiewasz. I on podczas Marsylianki ruszał ustami i mówił sobie Ojcze nasz. Okay. I on wciąż żyje, przeskoczył, zagrał wiele meczów w reprezentacji, mówi po polsku i czuł się Polakiem, natomiast jego tragedia polegała na tym, nawet był kapitanem kadry francuskiej, że nie mógł u nas grać, bo nie było takiej opcji, nie było takiej szansy. Więc wydaje mi się, że jest to historia ciekawa. Francja i Polska się łączy, mnóstwo wątków wspólnych. A pracował jako trener później? Chyba nie. Raczej jako ekspert w telewizjach. Natomiast prawda jest taka, że jak się pojedzie do Francji, na przykład na północ, no to słuchajcie, to wielbienie, czy Fabera wcześniej, bo już nie żyje, czy Joachima Marksa, to coś wspaniałego. Czy zdążyliśmy się spotkać z Eugeniuszem Faberem, prawda? Podczas Euro 2016. Ja pamiętam takie zdanie Fabera, że kiedy grał w Lens, to proporcje francuskiego języka na stadionie i polskiego były 50-50, mniej więcej. Więc tam też nas cenili przez lata jako taką nację, która daje ciekawych piłkarzy. Ja byłem ostatnio w Auxerre, to można o tym dużo opowiadać, ale jest taki sentyment do Polaka i myślę, że przez pewien czas nie było kogo wziąć do tej ligi francuskiej, więc tych zawodników nie mieliśmy aż tylu, ale to jest fajne środowisko do rozwoju dla wielu graczy. Ja myślę, że kraj interesujący pod kątem piłkarskim, taki kraj, że za 10 lat będziemy oglądać francuską ligę i będziemy mówić ten i ten za chwilę Barcelona, Real Madrid, jakiś inny klub. To prawda, jedni dostają groźbę, że jak nie będą śpiewać hymnu, to mają wypierdalać, a inni dostają groźbę, jeśli nie będą śpiewać hymnu, to będziemy torturować wasze rodziny, bo tak mieli piłkarze reprezentacji Iranu. Natomiast dużo się dyskutowało też po tym, jak Karim Benzema doznał kontuzji, o tym, czy to będzie nie miało przypadkiem dobrego wpływu na tę grupę i takie głosy się pojawiły. I że może wrócić. Może wrócić, ale nie wraca. Bo nie powołał Didier Deschamps kolejnego piłkarza. Nie wiem, jak to jest teraz przy 1/8 finału, bo tych przepisów dokładnie nie znam. Natomiast tak, Karim Benzema i reprezentacja to jest nieudana przygoda. Od Euro 2008, kiedy odpadli już w grupie, przez katastrofalny Mundial 2010, tak, bo wtedy mieliśmy skandal i protest reprezentacji. Później Karim Benzema 2014 jest, 2016 go nie ma, bo wiadomo do czego doszło, 2018 go nie ma, 2020 dopiero wraca i wraca po to, żeby dać tej reprezentacji to, co dawał w Realu Madryt i odpadają w 1/8 finału. Teraz z kolei turniej bez niego, więc nie ma chłop szczęścia do mistrzostw, on też nie jest w najwyższej formie. Ale tak, też a propos jeszcze wątków francuskich, Tymek, ty miałeś okazję oglądać mecz Unionu z Bayernem z ławki rezerwowych, jeżeli dobrze pamiętam. Tak, z Bayernem. Jakbyś usłyszał historię tego, to byś mi nie uwierzył. To dawaj. Nie opowiem jej dzisiaj. Dawaj, wreszcie coś ciekawego. Nie uwierzylibyście w to. Chyba, że 2000 łapek w górę. Nie. Ale grał w tym meczu? Nie uwierzyli, ja wam powiem to. To wy nie uwierzycie w to. On nam to powie, my to później powiemy na następnym live. Nie powiedzą. Ale w każdym razie. Grał w tym meczu Upamecano? Grał. Grał w tym meczu Coman? Nie pamiętam. Chyba grał, ale czy ktoś właśnie Pavard? Z tych zawodników Pavard myślę, że grał? Nie, tam grał jakiś
Serbo-Chorwat. A jest ten młody Chorwat, no. Rzeczywiście. Ale czy Upamecano na przykład zrobił na tobie wrażenie? Jak miałeś okazję, to zobaczyć? Zrobił wrażenie, nie? Z tego poziomu, z boiska, no to tam jest ta jakość, to jest, kurde, no srog. No jest to, no widać, że to jest taka drużyna, że jest tylko 3-4 takie drużyny na świecie. Nie? A ty byś się odnalazł we Francji, bo oni kochają te klatki, gdzie się gra, wiesz. Wiem o co chodzi, że w takim ulicznym stylu. Dokładnie, zrobiłem o tym dokument wielu, od Mareza. Skoro już tak mówisz, no to ja przed chwilą tę ciekawostkę o Zidanie przytoczyłem też, także niech te zespoły francuskie tutaj rozpatrują to. Tak? Ale słuchaj, właśnie, bo tu się pojawia dużo takich pytań, bo też sporo osób do nas dołączyło. Czy zimą będziesz szukać sobie właśnie czegoś, czy będziesz jeszcze walczyć o Union, bo... Nie, bo to jest tak, to nie wybrzmiało. Tak, się właśnie, bo, no ale, bo ludzie... ale masz jakąś też swoją, wiesz, wizję i strategię, nie, prawda? No mam, ale to właśnie, no moja wizja to czasem jest gównowarta, nie, tak naprawdę, bo ja jestem związany kontraktem i wiesz, o co chodzi, stary, no jest tak, że ja bym coś chciał, a to nie zawsze jest tak, że jak ja coś chcę, to tak będzie. Ja bym chciał grać w piłkę, w Unionie, jak widzimy, nie jest to na razie, nie sprawdza się to, więc logiczne można to stwierdzić, że chciałbym odejść w miejsce, w którym będę grał, no ale czy to się uda? No nie udało się teraz, nie? Więc nie wiem, no ja bym bardzo chciał po prostu zacząć grać w piłkę znowu. No i jeszcze są pytania do ciebie a propos Michała Skurasia, czy to jest też moment dla niego, żeby iść dalej, czy on już jest gotowy, bo też wiemy, że to jest człowiek ci w pewnym sensie bliski, na pewno jesteś z nim w kontakcie, jak ty w ogóle postrzegasz ten jego skok rozwojowy, bo... Ja mam właśnie skoku rozwojowego, bo ja już dawno mówiłem o tym, że widzę na treningach i nie wiem, czy wam też mówiłem gdzieś poza kamerami, czy komukolwiek, że... Na pewno Modzia zawsze pompowałeś, Modzia, to pamiętam. To było i jeszcze to przeczytałem, bardzo i skórę dawno. Też przeczytałem, bo widziałem, co on wyprawia na treningach, jak to wygląda. I potem w meczach brakowało, widać było, że ma potencjał, ale brakowało mu pewnej decyzyjności często i widać było, że jakby właśnie psychicznie trochę nie dojeżdżał, nie? No ale w końcu jak już dojechał, no to on jest naprawdę, jest szybki, drybluje, masz to z lewej, z prawej nogi. Obecnie najlepszy skrzydłowy w lidze polskiej. Na pewno, na pewno, no jakby mega kot i czy to jest teraz moment dla niego, nie wiem, to on musi wiedzieć to, nie? No bo ja aż tak go dobrze nie znam, żebym wiedział, czy to jest moment dla niego, żeby odejść, czy żeby zostać, ale ma na pewno super czas i teraz w momencie, kiedy masz super czas, I będziesz grał dalej, czy to będzie w Lechu, czy odejdzie gdzieś i będzie grał, no to wyjdzie na plus. Chodzi o to, żeby cały czas nie przestawać grać, nie? Myślę, że gdyby został teraz do końca sezonu, to wielka krzywda mu się nie stanie, bo jest fajnie jest, w lidze jest w miarę ciekawie, mają ten... Ligę konferencji. Grubie, mają Ligę Konferencji, więc krzywda mu się nie stanie, ale gdyby odszedł, to żebym się nie zdziwił, nie? No ale Skóra to naprawdę było zawsze widać, że ma papiery i że... To też był taki typ pracusia chyba, prawda? Tak, Skóra jest ambitny chłopak, nie? Także no, pozdrawiamy Kubę Wesołowskiego, jego personalnego trenera, tak? I Gatuno Bistrong mojego i naszych wspólnych Kubę i Gatuno. Nie oglądają i pewnie nie dowiedzą się o tym, ale pozdrawiam. No, ale będzie można obejrzeć. Sprawdzajcie ich Instagramy, tak. Absolutnie z odtworzenia, więc taka opcja. Absolutnie z odtworzenia właśnie sprawdzajcie. Tak, więc dadzą radę. Pojawiają się też na czacie pytania o Piotra Zielińskiego, bo on wprawdzie nie rozmawia za bardzo z polskimi mediami, natomiast w tym tygodniu udzielił wywiadu La Gazzetta dello Sport i tam padły takie słowa dotyczące jego, że tak powiem, zachowania na boisku w meczu z Argentyną, że miał taki moment, w którym chciał poprosić Argentyńczyków o to, żeby zwolnili, bo chciał do nich powiedzieć po włosku, ale stwierdził, że to jest niesportowe. Chłopaki, przestańcie. Tak, i to, te słowa jakoś tak strasznie szerokim echem się odbiły i zaczęto dyskutować o tym, że Piotr Zieliński to pokazał, że tak naprawdę to nie jest sportowcem i tak dalej, i tak dalej. To jest to, o czym mówił Kamil Gabara, że to było z żartem jednak. Dokładnie. Że po prostu... Powinni dodawać w La Gazzetta dello Sport emotki. Emotki albo śmiech na nawiasie. Nawias. Natomiast, wiesz co, no były takie mecze, żart, były takie mecze, żart. Były takie mecze na poziomie Ligi Mistrzów, kiedy na przykład drużyna przegrywająca błagała tę drugą, żeby przestała. Mecz, na którym notabene był Zbigniew Boniek, czyli Manchester United Roma 7-1, tak? Albo pamiętam mecz Hiszpania-Włochy, finał Euro 2012 i Iker Casillas do sędziego respect for the rival, nie dolicza już dodatkowych minut, nie? Juventus Villarreal, byłeś na tym meczu, Wojciech Szczęsny do Szymona Marciniaka, Szymon, kończ już. Tak, prosił Szymona, żeby nie dokładał, tak. Już nic więcej. Więc myślę, że to jest po pierwsze często naturalne, no bo jak reprezentacja chyba Hiszpanii pokonała Niemców,
jakiś czas temu 5-0. Był taki mecz, prawda? Pamiętasz, Polkoś? Był. No to Niemcy też mogli powiedzieć już w pewnym momencie, kurde, nie odrobimy tego, panie, kończ pan ten mecz. To jest chyba ten mecz, który komentował Bożydar Iwanow i cały czas Ferrana Torresa wspomina. Tak. Jako bardzo dobrego piłkarza właśnie przez pryzmat tego spotkania. Przez pryzmat tego meczu, bo to zostaje w głowie. Więc wydaje mi się, że po pierwsze, Piotr Zieliński jest największą ofiarą tego systemu, bo nie może grać tak, jakby chciał. I ja go rozumiem. Mógł na przykład nie mówić nic złego na tę taktykę, ale już jest na tyle doświadczonym piłkarzem, że może sobie pozwolić na jakieś słowa. I myślę, że też Czesław Michniewicz rozumie, że zawodnik ma prawo powiedzieć swoje zdanie. Tak, ale wczoraj oglądałem jeszcze konferencję prasową, tę oficjalną przed meczem i Piotr Zieliński chyba dostał jedno pytanie o to właśnie, gdzie on się najlepiej czuje na boisku, gdzie siebie widzi i tak dalej. I nie powiedział od razu takiej klasycznej formułki, zagram tam, gdzie na mnie trener postawi, to powiedział w drugiej kolejności, bo w pierwszej powiedział, ja w Napoli gram w systemie 4-3-3, najlepiej czuję się na pozycji lewego środkowego pomocnika w tym systemie. I to powiedział tak bardzo poważnie, nie? Tak jakby wiesz, bo Zielu zawsze taki grzeczny i zawsze chce powiedzieć ten. I ewidentnie jemu akurat na pewno to wszystko nie pasuje. I on się z tym bardzo męczy, bo też trzeba znać trochę kontekst rodziny Zielińskich. Rodzina Zielińskich na czele stadu to jest taka rodzina, która kocha piłkę, w której piłkarz może tej piłki dotykać. Oni są pod wrażeniem właśnie zawodników, którzy potrafią świetnie zachować się pod względem technicznym, którzy potrafią wyczarować coś i tak dalej. Stąd pewnie taki, a nie inny profil Piotra Zielińskiego. I myślę, że tam rodzinnie jest taka narracja akurat zdecydowanie negatywna w kontekście tego stylu gry, ale Piotrek jest na tyle też już doświadczonym gościem, że wie, że to jest jego poświęcenie. Ja zapytam cię o jedną rzecz, to być może będzie herezja, ale na zasadzie pewnego argumentu do dyskusji. Skoro my jesteśmy drużyną, która jest ustawiana momentami tak obrzydliwie defensywnie, to po cholerę tam jest Piotr Zieliński. No, to jest tak, jak Wiśnia mówił, bohater tragiczny. Tak, to jest bohater tragiczny i nawet, słuchaj, no nawet przez to chwilę, idealnie pasuje do niego. Trochę tak jest z Zielkiem. No, nie? On się... to jest jakby niezłe porównanie. Jak ja bym był na miejscu Piotra Zielińskiego, to wchodzę do sali tortur. Tak, i nawet się zastanawialiśmy po jednym z meczów reprezentacji Polski, chyba po Arabii Saudyjskiej, a przed Argentyną, z Michałem Zachodnim sobie rozmawialiśmy. Ciekawe, czy na przykład przyjdzie do głowy Czesławowi Michniewiczowi taki pomysł o poświęceniu Piotra Zielińskiego, no bo skoro jest odłączony od gry, skoro nie jesteśmy w stanie wykorzystać jego potencjału przy takim sposobie grania, no to może warto go poświęcić po to, żeby tam ktoś inny szedł na nożek. Być może gdyby był Jacek Góralski zdrowy, być może taki koncept by się gdzieś tam zrealizował. Słuchaj, a ja coś ci powiem. Jeżeli Czesław Michniewicz jako selekcjoner, powiedzmy, będzie miał taką wizję, żeby poświęcić Piotra Zielińskiego, to ja uważam, że coś jest nie tak, zajebiście nie tak w naszej piłce. I powiem ci jeszcze dlatego jedno, nie poświęci go. Co mnie strasznie wkurzyło, bo z kilkoma trenerami rozmawiałem na temat na przykład meczu, nie wiem, z Meksykiem czy z Argentyną, bardziej o pierwszej połowie z Argentyną, i wielu autentycznie było zachwyconych tym, że na przykład nie straciliśmy bramki w meczu z Meksykiem i przez pierwszą połowę z Argentyną, że wykonaliśmy założenia. I mnie się wydaje, że to jest problem u zarania, problem polskich trenerów, większości polskich trenerów, ostrożności, tego, że nie ma chęci grania odważnie, jakiegoś permanentnego strachu. Kiedyś powiedział takie zdanie Tomasz Adamek, brutalne, wybitny polski pięściarz. Co jest największym problemem boksu w Polsce? Powiedział polscy trenerzy. Czasami, nie chcę ich mega, mega, mega krytykować, bo to bez sensu, ale jeżeli narodzi się taka koncepcja, że Czesław Michniewicz poświęci Zielińskiego, to będę pierwszym gościem, który będzie uważał, że będzie zdymisjonowany. Ja nie wiem, czy ty się tym jak zgodzisz, że poniekąd rolą trenera jest wmówić piłkarzowi, że jest lepszy niż jest w rzeczywistości. Oczywiście. Czy to nie jest trochę tak? Pewnie tak jest, ale ja bym chciał właśnie trochę też zabrać głos w sprawie, że ja uważam, że każdy trener powinien robić to, co uważa za słuszne i wystawiać taki skład, jaki on uważa. I czy kogoś poświęca, czy kogoś nie poświęca, to jest jego sprawa i potem on będzie ewentualnie miał konsekwencje za to. Z tego rozliczany. Tak, tak, tak. Ale ja uważam... Ale my musimy o tym dyskutować, bo nam za to płacą, wiesz, Puchar. Wiem. Nie wiem jak kibice i nie wiem, jak go postrzega ktokolwiek, a ja postrzegam Piotra Zielińskiego i to mówię na poważnie, że przez taki pryzmat, że Piotrek Zieliński jakby został posadzony na ławce w reprezentacji, to tak jakbyś posadził Messiego w Argentynie. Brawo. Ja tak uważam. No właśnie, bo padło takie pytanie tutaj na czacie, kto jest najlepszym piłkarzem pod kątem właśnie piłkarskim, takich czystych, technicznych umiejętności, z jakim grałeś? Piotr Zieliński.
No właśnie, i nie jesteś odosobniony w tym. No bo to jak każdy tak mówi, no to jest fakt, nie opinia. Nie? Ja myślę, że słaba postawa Piotra Zielińskiego w meczu to bardziej problem trenera, aniżeli samego Piotra Zielińskiego. To znaczy, że nie możesz znaleźć dobrej koncepcji, żeby go właściwie zagospodarować na boisku, bo wiemy też, jaki Piotr Zieliński był w formie przed Mundialem, jak dobrze wyglądał w Napoli, gdzie jednak tam ten system naczyń jest bardzo dobrze połączony, a on jednak w tej taktyce cierpi. Brakuje Kwaradony. Gdybyśmy mieli Kwaratskhelię, moglibyśmy Lobotki. Wypożyczyć, tylko Kwaratskhelię pewnie byłoby zdecydowanie łatwiej. Natomiast po to zostajesz selekcjonerem, żeby maksymalizować potencjał tej drużyny i też, mam wrażenie, potencjał indywidualny. Ale właśnie, i to jest ta różnica. Na razie Czesław Michniewicz został selekcjonerem po to, żeby punktować. I to jest jego cel nadrzędny. A te kolejne, że tak powiem, argumenty, czy te kolejne wymagania, które wobec niego mamy, to będą w następnym cyklu i jeszcze jedna historia, bo wczoraj zrobiła się lekka aferka o ten potencjalny przedłużony kontrakt Czesława Michniewicza i niewiedzę prezesa Kuleszy. No właśnie, i jaki tam jest kontekst, bo ja zgubiłem się w pewnym momencie. Prezes Kulesza coś tam chlapnął, mam wrażenie. Że jak wróci z Polski, jak wróci z Kataru do Polski, tak to czasami trzeba powiedzieć dyplomatycznie, to nie jest ten moment, żeby rozmawiać, jak czegoś nie wiesz, to udawaj, że nie, że... Czekaj, żeby mądrze powiedzieć. Jak czegoś nie wiesz, to rób wszystko, żeby ludzie nie wiedzieli, że nie wiesz. I mógł powiedzieć, to dyplomacja typowa, no, nie? Dokładnie. Chlapnął i to zostało jakoś tam podchwycone. No właśnie, a to jest też czasem, że jakbyś zawsze był dyplomatyczny, to z drugiej strony mówią, a ty zawsze tak dyplomatycznie, nie? Więc dokładnie. To jest takie trochę... Ale czasami trzeba wiedzieć, kiedy być dyplomatą, no wiadomo, prawda? Bo musisz wyczuć, czy to jest kruchy lód, czy to jest lód, który pozwala ci spokojnie przejść. I co do prezesa Kuleszy i tego pytania odnośnie tego... Tej umowy Czesława Michniewicza, no to informacje są takie, że tam ten kontrakt z automatu będzie przedłużony, prawda? No bo cele były jasne, cele określone. Poza tym jeszcze jedna historia. Wszystko zaczyna się od tego, jakie cele stawia ci pracodawca. Konkretne. Ja tylko uzupełnię, że Tomek Włodarczyk mówił dzisiaj w Meczykach, że do końca grudnia podobno Cezary Kulesza może jednoosobowo podjąć decyzję o przyszłości Czesława Michniewicza. Mhm. No, końca grudnia. On miał tę możliwość, znaczy Cezary Kulesza, kiedy Czesława Michniewicza zatrudniać, żeby zagrać na własnych zasadach, bo przecież wiemy, jaki był kontekst wyboru nowego selekcjonera i wiemy, że Czesław Michniewicz prawdopodobnie nie znajdzie się jeszcze wiele razy w takich okolicznościach, kiedy będzie wybierany na selekcjonera reprezentacji Polski, czyli będzie dostawał najlepszą robotę w Polsce dla trenera pod kątem finansowym i prestiżowym. No, tak? Oczywiście, a poza tym, dlaczego Cezary Kulesza miałby zwalniać Czesława Michniewicza, to tak jakby własną robotę zniszczył własnymi rękoma. Po pierwsze, wybrał go w kontrowersyjnej atmosferze, bronił go przed krwiożerczymi mediami i ten gość zrealizował mu cele. Poza tym ten gość zapewnił mu wpływy razem z piłkarzami do kasy PZPN-u, bo pewnie będziemy podsumowywać już po tym, jak FIFA wypłaci pieniądze PZPN-owi i sprawdzać, jaką część tego budżetu stanowi hajs zdobyty, wywalczony na Mistrzostwach Świata. Więc wydaje mi się, że tutaj nie ma żadnego argumentu takiego racjonalnego poza presją społeczną i stylem gry, żeby tego Michniewicza zwalniać. No bo musiałby trochę zaprzeczyć samemu sobie, tak? Nie, no to byłby absurd mimo wszystko według mnie, zważywszy na to, że rzeczywiście wszystkie zadania, jakie były przed nim postawione, wypełnił. Byłby to pierwszy selekcjoner od czasów Jerzego Brzęczka zwolniony mimo tego, że ma wyniki. A słuchaj, Tymek, jeśli chodzi o Mundial, to oprócz meczów Polaków to coś oglądasz, czy nie za bardzo? Masz czas? Mecze polskiej reprezentacji? Oprócz, tak. No obejrzałem kilka meczów właśnie. A jaką drużynę lubisz narodową? Jakiej kibicujesz poza Polską? Wiesz co, chyba Portugalii ze względu na sentyment do Cristiano Ronaldo, nie? Bo ja od dzieciaka lubiłem Ronaldo, to chyba trochę kibicuję, nie że lubię oglądać Portugalię, ale kibicuję tej reprezentacji po naszej zaraz. Ale chyba najbardziej lubię oglądać Brazylię, nie? Lubię Brazylię, lubię Brazylijczyków i ich styl grania. I styl życia pewnie też. No i oglądałem też chyba dwa mecze Francuzów. No to ja lubię tych skrzydłowych, dynamikę, te wiesz, pojedynki, więc takie reprezentacje raczej. No i oglądałem też Kanadę chyba dwa razy. To też mi się podoba. A wiecie, co mówią we Włoszech? Że Didier Deschamps, jako człowiek wychowany w trochę kulturze włoskiej piłki, bo przez lata grał w Juventusie, tam zdobywał Ligę Mistrzów, Marcello Lippi był jego trenerem, później był szkoleniowcem Juve, kiedy oni występowali w Serie B po aferze Calciopoli. Może teraz, jak skończy pracę z reprezentacją, a Juventus degradują, to też znowu powróci ten scenariusz, mówię z dużym przymrużeniem oka, że on zerżnął to, co robił Roberto Mancini, panowie, na Euro. Czyli tak, Spinazzola,
Teo Hernandez. Ja widzę jakieś podobieństwa, jeżeli chodzi o formę i styl gry. No i tam w dobrej formie był Lorenzo Insigne, kluczowa bramka na przykład z Belgami. Też ta lewa strona wysunięta, z jedną tylko różnicą, że oni nie mieli typowego, znakomitego środkowego napastnika, bo tak nie możemy w reprezentacji oceniać Immobile. Tutaj mają Oliviera Giroud, ale rzeczywiście dynamiczni skrzydłowi, świetny lewy obrońca, a prawy, który nie atakuje, bo prawa strona we Francji jest mniej aktywna z tej strony, więc tu mamy pewną równowagę. Di Lorenzo i tam na prawej obronie powiedzmy, że jest Pavard, czy też Jules Koundé, który z tą prawą obroną to ma osobisty problem. Ale powoli się chyba zaczyna zaprzyjaźniać, bo po tym meczu drugim Francuzów, tak? Bo chyba zdaniu zagrał na prawej obronie, wypowiedział się, nie wiem czy na pomeczowej konferencji, nie, w jakimś wywiadzie pomeczowym, że nieźle mu się gra na tej prawej stronie defensywy i to by była też dobra informacja, myślę, dla Xaviego Hernandeza, więc trenera Barcelony, bo tam się na pewno prawy obrońca przyda. Słuchajcie, informacje są takie, że zaraz dobijamy do 1000 łapek w górę, dosłownie 8 osób, jak teraz kliknie łapę w górę, to będzie 1000 i to będzie absolutny rekord łapek w górę podczas tego mundialu, jeśli chodzi o live'y. Prawie 1000, ponad 1000, 3500 osób jest z nami. Premie związane dla nas? No premie... 2 litry coli. Chyba już wynegocjowałeś. Wiedziałem, że to dobrze pójdzie, no. Także pod tym kątem tutaj mamy wszystko załatwione i wszyscy są zadowoleni, a ja przypominam, że my, no gdzieś tak jeszcze myślę z 10 minut i robimy przerwę i od godziny 15 na tej sofie zasiada Maciek Makuszewski, Marcin Rosłoń i będziemy sobie odliczać do meczu z Francją znów. Pewnie już sobie podyskutujemy o personaliach, bo za chwilę się te składy pojawią. No i mamy 1000 ponad poszło łapek w górę, także dziękujemy Wam bardzo serdecznie. Także bądźcie z nami od godziny 15, to na pewno sobie zapiszcie, ale też pamiętajcie, że jutro tak na chłodno będziemy dyskutować o tym, co się wydarzyło w meczu Francja-Polska, czy Polska-Francja? Kto jest formalnie gospodarzem, bo nawet nie wiem, szczerze powiedziawszy. Pewnie Francja jako pierwsza drużyna w grupie? Być może tak, być może tak jest. Francja-Polska, tak. I jutro od godziny 15 będziemy live'ować w składzie Krzysztof Marciniak, Rafał Dębiński, więc będziemy mieć dwóch speców od piłki francuskiej, oni nam tutaj wszystko... Ja mogę być trzeci. Tak, i Tymoteusz Puchacz będzie trzeci. Tymek, jakie plany u ciebie właśnie teraz na dalszą część, powiedzmy, urlopu i kiedy wracasz do... Ja bym się kończył urlop jutro. Jutro już? O, to nie poszalejesz. No nie. Razie. Ale i teraz od razu jedziecie na obóz, czy jak to wygląda? Nie, my mamy w Berlinie treningi i tak dalej na ten moment. Czyli nie będzie Dubajów? Nie będzie. Nie będzie. Już do startu ligi cały czas? Jest to nie wiem, bo nie rozkminiałem tak tego, bo też jakby nie mam wczuty, bo nie wiem gdzie będę na ten moment, więc zobaczymy. Jutro mam się stawić, to się stawię, nie? A generalnie dobrze się odnalazłeś już w Berlinie jako w mieście? Tak, spoko. No właśnie przyjąłem fajne mieszkanie po moim koledze z Holandii, Rick van Drongen, on przyszedł na wypożyczenie do drugiej Bundesligi, do Rostock. I mam fajne mieszkanie w centrum i też po tym powrocie z Turcji trochę mi było łatwiej, jeśli chodzi o aklimatyzację w szatni jeszcze, nie? Okej. Okay. Ale pod jakim względem? No nie wiem, tak się lepiej czułem trochę przez te pół roku. Może to po prostu jest kazus tego, że... Ego podbite zostało tym, że na przykład zostałeś mistrzem. Może, no ale mi bardziej chodzi o to, że odchodząc z Polski to był pierwsza styczność z zagraniczną szatnią, potem miałem styczność, wiesz... To przeżyłem, potem przeżyłem szatnię w Trabzonsporze i znowu jest trochę inna szatnia tutaj, to już jest jakby trzeci raz, wiecie o co mi chodzi, mam takich fajnych też koleżków, co doszli. A z kim się właśnie złapałeś najlepiej? No i z, no, że Geraldo Becker. Wiesz, że spotkaliśmy go futrę. Wysyłaliśmy ci, tak? Z Geraldo się trzymałem wcześniej, no to z Bexem, w ogóle Bexa tatuował czarny brat z Grzechy Tatu, tatuował go. Ale w Berlinie? Na tyle w Berlinie, Tak? No, są polskie sukcesy. Po moim debiucie właśnie w Bundeslidze, Geraldo przyszedł i tatuował go. No, panowie, ten Polak, który założył studio tatuażu w Londynie x lat temu, tatuował plecy Carlosa Teveza i to było kilka czy też... Czarny nawet... brat już też ma kilku dobrych takich piłkarzy. Piłkarzy, tak? Kogo na przykład? No i Modzia tatuował, i Beckera. I Puchacza, Klimale. I Klimale. Sebka Kowalczyka. Sebę Kowalczyka cały czas sobie idzie, nie? Wiesz o co chodzi? A ja mam pytanie, czy ten Janosik to nie wyszedł? No czy mi się on podoba, ale ludziom się nie podoba, nie? Kto? Ten Janosik. Janosik, nie? Janosika. Tu masz tłumacz tego Janosika. Była zwała z niego, ale on mi się podoba, więc... Ale on, wiesz co, na żywo trochę lepiej wygląda niż... Bo nie jest zagojony teraz. Rzeczywiście. No. Ale to chyba nie Marek Perepeczko, to ta późniejsza wersja. A ja o coś mówiłem ten i nie dokończyłem myśli, kurczę. O Geraldo Beckerze. Tak, jest taki fajny chłopak z Furt, Jamie Leveling.
skrzydłowy i świetny piłkarz i właśnie też mamy taki fajny przelot razem, także no jest kilku takich chłopaków fajnych. Tymkowi można wielu rzeczy zazdrościć, pogody, ducha i tak dalej, osobowości, ale ja zazdroszczę jednej z wszechmiar, że obserwuję cię na Instagramie Koksal Baba. To jest moje marzenie, żeby spotkać Koksala Babę, zresztą marzenie naszego wspólnego kumpla. Wiesz co, ja ci powiem, że nie wiem, jeśli ten, to ja lubię spełniać marzenia, to możemy to jakoś rozkminić, nie? To mogę ci w tym pomóc jakoś. Pojadę sobie na derby Stambułu, 16 kwietnia, Beşiktaş Galatasaray i później Sru. On ma zresztą tam jakąś swoją knajpę, chyba kawiarnię, coś takiego. Wiesz co, bo kumpel z Turcji mi powiedział, że Koksal Baba w poziomie rozpoznawalności to jest jak Erdogan. Że nie ma słynniejszego Turka od Erdogana i od niego. No. I wiesz, Luis Suarez, Arturo Vidal go uwielbiają, Dybala go obserwuje, a on obserwuje ciebie, wiesz? Słuchajcie, partnerem naszych live'ów jest też firma STS, niezmiennie, wszystkich od początku mundialu, także wybijajcie na stronę STS-u, patrzcie, jakie oferty przygotował dla was partner Furtaka, także sponsor reprezentacji Polski, a tego jest naprawdę za awans dużo. Polaków? To wczoraj było chyba Polkość to sprawdzi w aplikacji STS. Ale sprawdzam. Zaraz właśnie, ci powiem, okay. Wiesz, będzie wszystko wiedział. Natomiast właśnie was chciałem zapytać o to, czy bliżej meczu już was się rodzi patriota i jakbyście mieli postawić to tak, takie 1-0, takie 0-0. W psychologii istnieje coś takiego jak nieuzasadniony optymizm. Tak, ja mam coś takiego codziennie, wiesz. Ja wstaję i... Ej, spadł kurs na Polskę, 10 zł tylko. Dla mnie też jest tak, że ja im bliżej meczu, tym bardziej uważam, że będziemy w ćwierćfinale, nie? Jakby, kurczę, ja właśnie, bo czemu nie, wiesz? Ja na przykład mam zero emocji, jakbym nic nie oczekiwał dzisiaj od naszej reprezentacji. W ogóle mnie to jakoś też nie grzeje, bo jestem przygotowany kiedyś? Na... Miałem. Na przykład mecz z Arabią Saudyjską przeżywałem mocno. Okay. A ten dzisiejszy jestem gotowy na wszystko. Ja się strasznie stresowałem przed meczem z Argentyną. Dzisiaj się nie stresuję, ja bo nie przed też... meczem, tylko w trakcie już. W trakcie meczu to też. Dziwne uczucia bym miał. To jak egzamin, na który się nie nauczyłeś, nie? Albo nie wiesz, co cię czeka, tak? Albo jak rozprawa rozwodowa, nie wiesz, co cię czeka. Bo... czeka, nie? Bo pierwszy raz. Taki insajdzik. Ale a propos Koksala Baby. Chciałem jeszcze, bo ten wątek wam przerwałem. Baby. A propos Baby. Bo jak to było? Idrisiu Baba jest taki piłkarz, który gra w Majorce i też gra na Mundialu. I chyba Kamil Kosowski, albo któryś ze współkomentatorów powiedział, że... Gdzie jest Baba? Nie, że gdzie jest Baba, czy coś w tym stylu i też to podchwycili. Patrzę na Babę. Tak, patrzę na Babę. Marcin Rzewłakow to powiedział. Tak, babę. Patrzę na Babę. I właśnie, Koksal Baba ciebie śledzi, ale ty go spotkałeś, czy nie? Bo on jest wielkim kibicem Trabzonsporu, tak? Tak, ale ja go na żywo nie spotkałem, ale moi kumple go spotkali. Był taki plan, że mieliśmy go wtedy w Trabzonie, jak byliśmy nagrać, ale odnaleźć, nie poukładało był. Się to do końca. Za dużo mieliśmy rzeczy do roboty. Tak. On pewnie by chciał bić od razu Tymka, bo to jest taki jego lifestyle. Tak, on właśnie... ludzi. Tak, no normalnie no. I właśnie ten Siopis, Grek, się z nim spotkał i patrzę na story, on go goni, go bije, on ucieka. Mówię, co jest grane? Ja się widziałem, no. A Siopis też za wysoki nie jest. Nie jest, no w ogóle bliźniaki, nie ogólnie. Tak, bliźniacy, tak. Ale sympatyczny gość, bo ty miałeś z nim dobry kontakt chyba, nie? W Trabzonie. Z Biskiem, tak, no oni w ogóle właśnie, on i Baka, kapitan reprezentacji, ja nawet dzwonimy do siebie na FaceTime czasem, nie? Mm-hmm. Tak, na tyle się polubiliśmy, więc no fajnie tam, bo fajnie. A słuchaj, bo tutaj jest do ciebie, Mateusz, pytanie, czy w tej historii o Polaku grającym we Francji to chodziło o Antuana Sibierskiego? Nie. Bo tutaj kilka osób Sibierski pytało. Nie był kapitanem reprezentacji Francji. Kilka nie, osób o to. My mówimy o poważnym piłkarzu. Tak. Nie wiem, a jakbym wiedział, to bym nie powiedział. No właśnie, i tak by nie powiedział. Także jakiś jest teraz generalny. Bo jesteśmy wrzuceni na głośniki. Nie wiedział, to bym jak prezes Kulesza nie powiedział, że nie wiem, tylko że nie. No dobra, słuchajcie, to co? Zawijamy mandżur powoli? Zawijamy. Bo trzeba jeszcze będzie coś ewentualnie zjeść, wypić kawkę przed naszym live'em o godzinie 15. Natomiast zapraszamy do Uwaga Piwo, jeśli ktoś jest w Warszawie albo zamierza być w Warszawie dzisiaj, bo tutaj też będzie okazja spotkać kilku poważnych piłkarzy, a także dziennikarzy. Będziemy także sobie później tutaj na tej sofie dyskutować z Marcinem Rosłoniem, także z Maćkiem Makuszewskim. No i będziemy dzisiaj z wami aż do 23, bo się widzimy o 19 później, a także o 22, więc nie wiem, jak my damy radę, jak awansujemy, to adrenalina nas poniesie, jak nie, to będziemy musieli sobie pomagać innymi środkami. Coca-Colą. No na przykład, które nas będą wspomagać. Dziękujemy bardzo. Mateusz Święcicki, Eleven Sports. Dziękuję, ukłony. Tymoteusz Puchacz.
Ty mu to już puchasz. Poza kadrą Unionu. Tak, dziękujemy bardzo. 600 like. Ale przypominam i bardzo dziękujemy i się kłaniamy, że dzięki uprzejmości naszego partnera, więc Coca-Coli, udało się tego człowieka tutaj dzisiaj do nas ściągnąć. Także Coca-Cola ma swoje zasługi dla food trucka, ściągnęła Łukasza Piszczka. Pamiętajcie, food truck i Coca-Cola. Tak jest. To jest życie. Wielka nieskończona miłość. I wszyscy już piją Coca-Colę. I dziękujemy bardzo serdecznie, bo też Łukasz Piszczek dzięki temu był z nami. Także duże ukłony, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia już o 15:00.